A dużo jest osób w polskim showbiznesie, które powiedzmy za to, jaka była narracja w programie Magiel Towarzyski, gdyby pani ich spotkała na jakimkolwiek evencie, tak zwanym evencie showbiznesowym, nie podałyby pani ręki? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Mhm. Ja nie poszłam do showbiznesu przyjaciół szukać. Jak mnie przywieźli na ten SOR, to ja spałam po 3 godziny 40 dziennie, na dobę. Ja byłam człowiekiem na granicy życia i śmierci. Mhm. Ja byłam wymęczona w stopniu, którego sobie w ogóle nie byłam w stanie go opisać. A kto w pani oczach ma potencjał na to, żeby wysłać go za granicę i żeby spróbować swoich sił? Po raz kolejny podnoszę rękę i na przykład mówię, że według mnie Julia Wieniawa. A zdecydowanie tak, bo ona jest pracowita, ona jest ambitna, ona jest multitasking, ona ma różne umiejętności. Czy książka Pierwsza młodość to jest siostra podcastu? Kuzynka. Celebryci w ogóle w Polsce mają się za osoby ponad prawem, które mogą jeździć jak chcą, robić co chcą, no bo jesteśmy znane i tylko dlatego to nas spotkało, że teraz w mediach o nas piszą. No nie, po prostu jesteś potencjalnym mordercą albo mordercą, która powinna mieć bardzo dużo szczęścia, że nikogo nie zabiła na drodze na przykład. Pamiętam rok 2007, kiedy zastanawiałem się w gimnazjum, jaki wybrać sobie profil rozszerzenia, kiedy pójdę do liceum. I zawsze wiedziałem, że chciałbym pójść w stronę bardziej humanistyczną, ale mój dzisiejszy gość, chociaż w dobie feminatywów powinienem powiedzieć gościni, bardzo mnie zainspirował do tego, żeby pójść bardziej w stronę dziennikarską, bo miałem obsesję na punkcie programu Magiel Towarzyski. I dlatego jest dla mnie bardzo niesamowite, że dzisiaj z osobą, którą podziwiałem na ekranie telewizora, będę mógł przeprowadzić sobie taką dłuższą i spokojną rozmowę. Moją gościnią dzisiaj jest pani Karolina Korwin-Piotrowska. Dzień dobry, pani Karolina. Ja nie wiem, co mam teraz powiedzieć. Po prostu mnie zatkało po tylu latach w mediach. Udało ci się mnie zatkać. Jest mi bardzo miło. A trzeba przyznać, że wstępy do rozmów są bardzo ważne. Oj tak, wszystko możesz zrobić wstępem. Możesz uwalić gościa i możesz go podkręcić. To jest tak zwany warm-up. A to ciekawe bardzo. Nie miałem tego przygotowanego na pierwsze pytanie, ale kiedy pani przygotowuje się do swojego programu Aktualności Filmowe, w jakich okolicznościach pani wymyśla swoje wstępy, kiedy będzie pani zapowiadać gości? Zwykle dość spontanicznie. Mam ten przywilej, że rozmawiam z ludźmi, których lubię i szanuję, o rzeczach, które mnie interesują, co jest bardzo miłe. Głównie skupiam się na tym, żeby ten film dobrze obejrzeć, tą rzecz, o której będziemy rozmawiać, czy ileś filmów. Więc mam też ten przywilej, że mogę je oglądać na specjalnym linku, który się dostaje na komputer, swój własny, dedykowany mi. I ja robię notatki, stopuję, robię sobie cytaty. I bo wiem, że artysta, który do mnie przychodzi, nie doceni za bardzo pięknych puent i różnych historii. On bardzo będzie szczęśliwy, jeżeli się zorientuje bardzo szybko, że ja naprawdę widziałam to, tak, o czym rozmawiamy. I to dla artystów jest bardzo ważne. W ogóle dla ludzi tworzących, że na zasadzie, niech pan coś powie, tylko wychodzisz z jakiejś sceny, z jakiegoś cytatu i wtedy oni już czują, że rozmawiają z kimś, kto naprawdę to zobaczył, który jest ciekaw pewnych rzeczy. Bo myślę, że kluczem jest to, że trzeba być ciekawym tej osoby, z którą rozmawiasz, ale też wiedzieć o niej pewne rzeczy, które mogą być bazą do fajnej rozmowy. Po tylu latach w mediach, teraz to od razu podniosę rękę w tym momencie i powiem, że subskrypcja akurat platformy Canal Plus nie jest tak powszechna wśród ludzi, jak subskrypcja innych gigantów streamingowych. Ja mam i oglądam Aktualności Filmowe. Też się przyznam, akurat tych projektów, które akurat bardzo mnie interesują, wtedy włączam. Bardzo żałuję, że na YouTubie nie można tego oglądać. Trochę akurat rzucają czasami. Ale czasami tak, trochę tak rzucają. Ja walczę. I zastanawiam się, czy to studio tego programu jest takim pani wymarzonym studiem po latach swojej kariery dziennikarskiej? Zdecydowanie tak. Ja kiedy zdecydowałam, że odejdę z TVN-u, bo już wiedziałam, że zaczynam się rozchodzić mentalnie, po prostu bardzo wiele im zawdzięczała, muchy latają, ale wiedziałam, że po prostu no już ta stacja idzie w jedną stronę, a ja idę w zupełnie inną stronę. Dostałam wtedy dwie propozycje bardzo takie mainstreamowe, które odrzuciłam, ponieważ pomyślałam sobie, nie, ja to bym chciała mieć coś, co będzie moją niszą. Żebym się już nie musiała ścigać, żebym się już nie musiała gonić, żebym mogła robić wyłącznie rzeczy właśnie filmowe, bo ja się stwierdziłam, dobra, nie, ja już w showbizie byłam, już wiem, jak to wygląda, dziękuję bardzo, umyłam rączki, wracam do domu. Więc dla mnie to jest optymalne miejsce, w którym ja, tak jak mówię, no przede wszystkim rozmawiam z ludźmi o filmach. A co dla mnie jest największym szczęściem, jakie może być. I chyba też bardzo ważne jest
to, że ma pani tam też wolność, jeśli chodzi o osoby, z którymi może tak. pani rozmawiać. Nikt mi nic nie narzuca, ja sobie wybieram tematy. No czasami ktoś na przykład nie może przyjechać czy coś, ale no, to jest też taka wolność pracy, mhm. o której się marzy, którą się docenia, kiedy się ją ma. Mhm. W garderobie rozmawialiśmy trochę o pani rozmowie z Mateuszem Damięckim, dlatego zawsze też konkretnie lubię się zapytać, która rozmowa akurat pani programu zrobiła na pani ostatnio największe wrażenie? Myślę, że z Ewą Puszczyńską, kiedy rozmawiałyśmy o filmie Strefa Interesów, bo to jest moim zdaniem arcydzieło, absolutne. I kiedy rozmawiałyśmy o tym, jak ten film nie tylko opowiada o tym, co się działo podczas II wojny światowej obok obozu Auschwitz-Birkenau, ale opowiada także w ogóle o dzisiejszych czasach, o pewnym udawaniu, że nas to nie dotyczy, że pewne rzeczy nas nie dotyczą, że to jest za murem i że my tego, to my tu mamy swoje żyćko, mamy swoje roślinki, mamy swoje dzieci, basenik, psa, musimy obiad ugotować i że to jest, że jakby uciekamy w taką właśnie strefę interesów tylko własnych, więc myślę, że to była taka, zresztą każda rozmowa jest ważna, wiesz, znaczy to jest tak, że każda jest wyzwaniem, do każdej się trzeba przygotować, z gościa trzeba coś wycisnąć, bo wiesz, jedni goście mówią łatwo, a wielu artystów jest takich i to naprawdę wielkiej klasy, którzy no, są bardzo introwertyczni i musisz te pytania zadawać, musisz wyciągać, a jednocześnie nie być nachalnym, więc każda rozmowa jest ważna, ale ta z Ewą Puszczyńską, bo to było przed Oscarami, było w takim oczekiwaniu, ja się pytałam, czy już ma sukienkę na dywan i w ogóle, więc takie to już było podniosłe i fajne, no bo ten film jest polską koprodukcją, był kręcony w Polsce, więc to też było ważne. Więc myślę, że z ostatniego sezonu to myślę, że to. A gdybym zapytał panią o ilość filmów, które ogląda pani tygodniowo, tak o, mniej więcej. Ostatnio za dużo złych, ale myślę, polskich? Że... Też, niestety. słuchaj... Powiem tak, to zależy. Na przykład ja w sierpniu już zacznę się przygotowywać do festiwalu w Gdyni i to będą takie momenty, że ja będę miała dziennie do obejrzenia czasami 3 filmy. Mm-hmm. To będzie od września, podejrzewam, a więc będę je oglądać. To czasami jest kilkanaście filmów tygodniowo, mm-hmm. czasami jest jeden. Ja staram się zachowywać jakiś balans, myślę, ja to lubię. Znaczy, tak. No, czuję pewną bezsilność, kiedy siedzę i oglądam coś, co jest bardzo złe. I coś, co po prostu nie ma żadnych szans, żeby zrekompensowało mi jakkolwiek te 2 godziny, czy tam godzina 30 straconego czasu. Ale no, no taką mam pracę, no, więc nie narzekam. Są momenty, kiedy tego jest naprawdę dużo. Mm-hmm. No to jest w ogóle takie ciekawe, bo absolutnie nie miałem zacząć od pola filmowego rozmowy z panią, ale czasami wystarczy jakiś jeden zagajnik, jedno słowo, żeby po prostu słuchać gościa i żeby to poszło w tę stronę. Więc teraz, kiedy jesteśmy trochę w tym świecie filmowym i sobie rozmawiamy o tym, to chciałem się zapytać, czy jak blisko przyglądała się pani akcji dotyczącej tatiemów z internetu? Bardzo blisko. Bo to jest, jesteśmy teraz, nagrywamy ten wywiad akurat, drodzy widzowie, w tym tygodniu, w którym trochę nastąpił przełom, jeśli chodzi o tę sprawę i bardzo chciałbym pozdrowić z tego miejsca moje wspaniałe gościnie, które tutaj były, i Marysię Dębską, i Magdę Boczarską, i Mateusza Banasiuka, którzy walczyli, zwłaszcza, że Marysia na przykład, nie wiem, tak Marysia była w Sejmie. Marysia była w Sejmie. Magda też była z Mateuszem. Ale taką ciekawostkę pani powiem, że Marysia teraz kręci bardzo taki... Ja wiem, jaki film ona kręci. Tak, i specjalnie przyjeżdżała, tak. żeby walczyć o to. No bo oni walczą o swoją przyszłość, na miłość boską. Tak. I czy dla pani obserwowanie tej sytuacji było trochę skandaliczne, że aktorzy nie dostają po prostu najzwyczajniej w świecie pieniędzy za swoją pracę, jeśli chodzi o popularność filmów i seriali, która Słuchaj, jest w streamingu? Ja to śledzę od ponad roku. Ponad rok temu był u mnie w audycji Kino na Podsłuchu w Antyradiu Arek Pietrzak i opowiadał o tym, jak w Polsce, wtedy jeszcze była inna władza, bardziej się opłaca płacić kary za niewypełnianie dyrektywy Unii Europejskiej niż zapłacić artystom. Opowiadaliśmy sobie o lobbingu, on wtedy oczy otworzył na to, co się tak naprawdę dzieje, jaki to jest skandal i że polscy aktorzy nie są na równi traktowani jak ich koledzy z Francji czy z Niemiec, którzy normalnie dostają tantiemy ze streamingu, ponieważ polskie prawodawstwo jest w jakimś głębokiej komunie usadzone, gdzie jeszcze w komunizmie rzeczywiście większość aktorów była na etatach w teatrach, mieli emerytury, jakby nie bali się aż tak bardzo o swoją przyszłość, jak boją się teraz, gdzie prawie nikt już nie jest na etacie, niektórych nawet nie stać, żeby założyć firmę, bo wtedy płacisz prawie 3000 ZUS-u co miesiąc, a oni nie zawsze mają 3000 na zapłacenie ZUS-u. To są tak zwani wolni strzelcy, czyli pracują od projektu do projektu. Ludziom się wydaje, że wiesz, czerwone dywany, splendory, brokaty, nie wiadomo co. Ja nie mówię, że jest bida z nędzą, ale też pamiętajmy, że to jest środowisko, które wyszło z pandemii potwornie poorane. Mhm. Tam było wiele tragedii osobistych, tragedii życiowych, bo oni naprawdę z dnia na dzień, duża część z nich straciła pracę. Ja znam to środowisko od 30 lat, znam tych ludzi,
ludzi. I kiedy jeszcze dowiedziałam się, dokładnie popytałam ludzi, którzy z tym siedzieli od dawna, już w zeszłym roku, na czym polega ten skandal, którego dopuszcza się polski rząd, nie spełniając dyrektywy unijnej, nie traktując artystów poważnie. Pamiętam, nawet zrobiłam taki post na Instagramie. Zły jest ten, kto idzie na wojnę z artystami. Zły jest ten, który idzie na wojnę ze sztuką, zawsze przegra. Mhm. No i rzeczywiście tamci przegrali. Tutaj też jak krowie na polu, ja słyszałam zakulisowe historie, jak trzeba było opowiadać politykom, których wybraliśmy z nadzieją 15 października, o co chodzi z tantiemami, że artyści nie mają worków kasy pochowanych na Pawlaczach, że to jest przyszłość w ogóle kultury w tym kraju. Mhm. Ponieważ uwaga, panowie posłowie i panie posłanki, wszystko zeszło do internetu i za chwilę wszystko tam będzie. Więc jeżeli nie będziemy mieli tantiem stamtąd, to wiecie, telewizja, VHS-y, płyty DVD, no weźcie się opanujcie wreszcie. Jakby trzeba było im tłumaczyć. I na przykład no, widziałam Kacha Warzecha, Tarabura, znaczy oni tam tłumaczyli, jak krowie na polu, tym politykom. Posłowie Lewicy bardzo pomagali. Tu się rzeczywiście klub Lewicy bardzo spisał. Oni bardzo to popychali. Ja mam nadzieję, że też między środowiskowe różne historie nie zniszczą tego, co udało się teraz, do czego udało się doprowadzić, bo tam się też różne tarcia środowiskowe dzieją. Bardzo bym chciała, żeby to było, ponieważ wiesz co, dowiadujemy się, że Znachor był w topce Netflixa na świecie. Mhm. I czy ty myślisz, że ci jego twórcy dostali z tego choć złotówkę? Czy teraz Kolory zła czerwień na przykład, nie? Tak. Czy wiesz, no, jakby ci ludzie powinni dostać za to pieniądze, które się im należą. To dla niektórych z tych osób, które grały w tych filmach, to był na przykład jedyny projekt tamtego roku. Więc oni sobie to rozłożą. To nie jest tak, że oni to pójdą i wydadzą na wódkę i narkotyki, a nawet jakby chcieli, to jest ich prawo do tego, bo oni nie ukradli tych pieniędzy. Mhm. Oni te pieniądze zarobili, te pieniądze się im należą jak psu Micha. Ja bardzo wspieram to i jak prowadziłam Galę Orłów, powiedziałam to ze sceny, że mam nadzieję, że te tantiemy się uda doprowadzić. Potem mieliśmy zresztą spotkanie z posłami Lewicy, którzy byli na rozdaniu Orłów i bardzo miło nam się rozmawiało i wtedy zaczęła się ta taka rewolucyjna atmosfera. Znaczy, widać było, że to młode środowisko przede wszystkim, które bardzo mocno, głośno krzyczy, bardzo się też zjednoczyło, co też jest niesamowite, bo wiesz, my jesteśmy totalnie podzieleni, a oni zwarli szeregi, oni tam szli grupą, oni tam szli po prostu masą. Ja patrzyłam na nich i myślę, Boże, po raz kolejny trzeba powiedzieć, że artyści, filmowcy są daleko, daleko przed wszystkimi. Pisarze obudzili się trochę późno, jeszcze tam parę środowisk się obudziło trochę późno, bo nagle wszyscy zobaczyli, że im się udaje. Tak. Że oni tym lobbingiem, chodzeniem tam, że ich wyrzucają drzwiami, to oni oknem, to wiesz, naprawdę im się chciało, bo to nie jest ich widzimisię. Oni walczą o swoją przyszłość. Dla nich, większości z nich założenie własnej firmy i płacenie ZUS-u 3000 zł prawie miesięcznie to jest bardzo dużo pieniędzy. Jasne. Bo tyle się płaci z ZUS-u, jak się ma firmę. Wiem, bo sama płacę, bo mam firmę jednoosobową. I na miłość boską nie wymagajmy od tych ludzi, żeby oni nagle, nie wiem, robili wszystko, nie wiem, dla idei. Dla idei to było dawno temu. Zapomnijmy o tym. Im się te pieniądze należą. Bardzo trzymam kciuki, bardzo ich wspieram, bo naprawdę, jeśli im się nie uda, to zaczną wyjeżdżać za granicę. Będą robili filmy nie w Polsce, bo ich koledzy z Unii Europejskiej dostają tantiemy. Polscy twórcy nie dostają tantiem z internetu i jest to skandal. Kiedy mówi pani o aktorach, którzy grają za granicą, no to teraz skojarzył mi się od razu na przykład Piotr Adamczyk, który no, może poszczycić się tym, że on akurat gra bardzo dużo też za granicą. No i myślę, że też, no, też chyba nie boję się tego powiedzieć, jego portfel wygląda przez to i te tantiemy trochę inaczej niż... Pewnie trochę inaczej. Marcin Dorociński, no jest tak. Trochę nazwisk, no jest trochę nazwisk ludzi, którzy grają. Ania Pruchniak ostatnio w tatuażyście z Auschwitz. Znaczy jakby coraz więcej jest polskich aktorów, którzy grają za granicą. Miałam okazję rozmawiać z Anią Pruchniak na temat tego, jak się na przykład dostaje agenta, który no, w efekcie doprowadza cię do głównej roli w bardzo ważnym serialu, o którym wszyscy mówią. No jakby coraz więcej tego jest. Znaczy dla mojego pokolenia wyjazd za granicę, dla aktorów z mojego pokolenia to było coś nieosiągalnego. Teraz okazuje się, to jest praktycznie w zasięgu ręki. Oczywiście jest to też ogromna praca, wyrzeczenia, bycie dostępnym. Chociaż na przykład plus jest taki, że nie trzeba jeździć na wszystkie castingi za granicę i latać, tylko robi się tak zwane self-tape'y i się wysyła. Co jakby bardzo ułatwia pracę i daje twoją większą dyspozycyjność, można planować coś z pewnym wyprzedzeniem. Nie no, to już jakby ja się strasznie cieszę z tego, że jest coraz więcej polskich nazwisk już w głównych obsadach dużych projektów. I nawet jeśli to jest mała rola, to jest ważne, bo to są nasi
zawsze totalnie kibicuję. Mm. A kto w pani oczach ma potencjał na to, żeby wysłać go za granicę i żeby spróbował swoich sił? Po raz kolejny podnoszę rękę i na przykład mówię, że według mnie, i teraz może to być bardzo kontrowersyjne, ale ja naprawdę uwielbiam tę dziewczynę i wierzę w nią, Julia Wieniawa. A zdecydowanie tak, bo ona jest pracowita, ona jest ambitna, ona jest multitasking, ona ma różne umiejętności, co się bardzo liczy. I pamiętam, jak Tomek Kot mi opowiadał, jak tam rozmawiał z jakimiś agentami, którzy byli w totalnym szoku, że on i dramat, i komedię umie. Mm-hmm. Bo tam się okazuje, że aktorzy są bardzo sprofilowani, więc jak się ma takiego, który umie robić różne rzeczy, jest w tym biegły, świetny, to to jest bardzo wysoko cenione. A jeszcze do tego ona śpiewa, tańczy. Bardzo byłoby to ciekawe. Moim zdaniem Vanessa Alexander. Super. To jest po prostu dla mnie absolutna petarda. To co ona robi w The Office na przykład. To, ja pamiętam, jakie były jej początki i myśmy się wtedy poznały. I ja się przyglądałam tej dziewczynie o takiej zupełnie niesamowitej, magnetycznej urodzie, z którą można było zrobić bardzo wiele rzeczy. I przyglądałam się jej i pomyślałam sobie, Boże, żeby tylko cię nie zepsuli. Myślę, że Helena Englert. Mm-hmm. To jest bardzo ciekawa dziewczyna. Była tutaj ostatnio. No wiesz, ja ją zobaczyłam w Algorytmie Miłości, tak jak nie za bardzo mi się podobała do tej pory, to ja po prostu zwariowałam. No ta jej Dagmara, to przepraszam bardzo, ale to jest mistrzostwo świata, co ona robi. Znaczy, to jest dziewczyna, czy miałam okazję z nią rozmawiać, jest bardzo fajną, bardzo inteligentną, Zgadzam się. Poukładane w głowie, dokładnie wie, czego chce. Dobrze jej dała ta szkoła za granicą na pewno. Na pewno, ale też w ogóle to, że z jednej strony poszła w ślady rodziców, ale z drugiej strony nie opiera tego, co robi na nich, co też jest bardzo ważne, bo jednak no, jak się ma nazwisko z klanu aktorskiego, to wiesz, mieszkamy w Polsce, tak? A w Ameryce też nie jest najlepiej, bo jest jeszcze razu Nepo Baby, tak? Więc i tak źle, i tak niedobrze. Także nie wiem, że jest sporo nazwisk aktorskich, które mogą właśnie z tego pokolenia. Mhm. Oni są, mają opanowany co najmniej jeden język obcy w stopniu bardzo dobrym. Tak. Oni już mają wszyscy konta w mediach społecznościowych, mogą pojechać w każde miejsce na świecie i zadzwonić do agenta na zasadzie jestem tu, to może chce się pan ze mną spotkać. Mhm. Mają ten rodzaj otwartości, nie cykają się tak jak my, że po prostu Jezu, a co ludzie powiedzą. Oni w dupie to mają. I to o to chodzi. Znaczy mają otwartość, poza tym ewidentnie jest moda znowu na aktorów z Europy i bardzo fajnie, no bo są pracowici, są wytrzymali, są świetnie wykształceni. No ja uważam, że mamy najlepszych aktorów na świecie. Mm-hmm. I od wielu lat to powtarzam i naprawdę uważam, że mam rację. Polscy aktorzy są naprawdę wybitni, są wszechstronnie wykształceni, mają ogromne umiejętności, mają warsztat, mają ambicje, mają chęci. Mm-hmm. Bardzo mi się też podoba, no bo oczywiście obserwuję panią na Instagramie, że kiedy pani coś podoba, to też zbiera się pani w sobie i w tych swoich postach nie krępuje się, żeby powiedzieć ty, Wieniawa byłaś świetna, tutaj, tak, ty byłaś świetna. Tak, wiesz, i to uskrzydla, bo znaczy, pamiętam, że czasami to dla nich jest ważne, bo czasami te aktorki nawet mówią, wow, nie spodziewałam się, że pani Karolina mnie tak lubi w tym. Znaczy wiesz, no, ten ostatni film, o którym pewnie mówisz, no, nieobliczalna. Mówiąc, no, nie będę się wypowiadała, ale mamy tam trzy fantastyczne aktorki, które moim zdaniem dają z siebie bardzo dużo i mogę sobie jedynie wyobrazić, co by się stało, gdyby je zestawić w innym scenariuszu, w innym anturażu, w jakiejś innej historii, bo moim zdaniem między nimi jest fenomenalna chemia i ta mi się na przykład Julka bardzo podobała. Mm-hmm. Wszystkie trzy mi się bardzo podobały, więc ja potrafię to docenić. Znaczy, chociaż jest to ból, wierz mi, dla recenzenta widzieć wybitnego aktora w kiepskim filmie, bo serce ci pęka, bo gdzieś ja zawsze wtedy myślę, kurczę, co by to było, gdyby ten film był lepszy. Tak. Widzisz, że aktor daje z siebie wszystko. Wiesz, no, poza tym też pamiętajmy, oni są plasteliną w czyichś rękach. Mm-hmm. Ja znam bardzo wiele historii jak od strony aktorskiej, że ktoś dał z siebie bardzo wiele i miał poczucie, że jest okej, natomiast potem wszedł na premierę swojego filmu i uciekał bocznymi drzwiami. I znam takie historie i wiem, że to jest potworny ból, bo oni się po prostu nie mogą pogodzić z tym, co się stało. Poza tym miejmy świadomość, dzisiaj filmy powstają niekoniecznie w głowie reżysera. Czasami powstają w głowie producenta, czasami powstają na stole montażowym u dystrybutora. Są różne akcje związane z filmami, też pewnie słyszałeś o wielu. Tak. I bardzo często niestety jest tak, że aktor jest najmniej winny. W ogóle nie można mówić o jakiejkolwiek winie, ale on jest plasteliną w czyichś rękach. Ktoś go lepi, ktoś go kształtuje. Jest na końcu jakby tego ekosystemu. On jest, tak, dokładnie. On wchodzi na plan, robi swoje, ileś dubli,
i nie wie, który dubel wezmą tak naprawdę. Widzi siebie czasami na postsynchronach i to też jest fragmenty, więc nie widzi wszystkiego. Zresztą nie zawsze się te postsynchrony robi. I potem idzie na premierę albo idzie na taki pokaz dla ekipy. Niektórzy jeszcze to robią. No i albo czasami jest zachwycony. Ja byłam na takich pokazach, gdzie ludzie po prostu mieli łzy w oczach ze szczęścia. Boże, jak się cieszę. Że się udało. Nie, że zagrałem w czymś tak fajnym, tak dobrym i że czuje się, że ta ekipa w ogóle masz taką świetną atmosferę, a czasami po prostu widzisz, że no masz atmosferę jak w domu powieszonego, czyli nie najlepszą. Mm-hmm. To teraz, kiedy padło też nazwisko Heleny, to od razu w głowie przypomniał mi się taka setka, którą ostatnio obejrzałem z jej mamą, czyli z Beatą Ścibakówną, gdzie zdaje się dziennikarz Faktu zapytał ją: pani Beato, a mi jest trochę mało pani, czy pani chciałaby więcej grać? I ona mówi: niestety jest jak jest akurat, jeśli chodzi o polskie środowisko filmowe. Tak, ja tęsknię za kamerą, ja chciałabym więcej grać, ale przez to, że nie dostaję tych propozycji aż tyle, ja potrafię być na tyle gospodarna, jeśli chodzi o siebie, żeby znaleźć sobie zajęcie. I realizuję się na przykład produkując sztuki teatralne. I teraz takie echo chciałem tego zrobić. Czy w pani opinii jest trochę tak, że faktycznie jednak jest trochę to towarzystwo wzajemnej adoracji, jeśli chodzi o aktorów, których się angażuje do filmu, bo wyszedłbym z taką tezą, że faktycznie daje się szansę trochę młodszym. Mm-hmm. Na pewno odświeża się teraz. Odświeża się, tak? Dokładnie, ale faktycznie jest spora część aktorów starszego pokolenia, mimo że absolutnie nie myślę o pani Beacie, że jest starszego mm-hmm. pokolenia, bo to jest młoda kobieta dalej, mm-hmm. że jednak oni faktycznie tych propozycji nie dostają tyle i że powinno to się zmienić. Jeżeli zobaczysz na to, kto reżyserował filmy, w których pojawiali się aktorzy tak zwanego starszego pokolenia, ja nazywam urodzeni wcześniej, mm-hmm. to zobaczysz, że mogłeś mówić rzeczywiście o pewnej grupie wzajemnej adoracji w tak zwanym pokoleniu boomerskim. Tak. I tam na niektórych już kładzono, wiesz, nie powiem co, i mówiono: nie, już jej data jest po dacie przydatności do spożycia. Ja słyszałam, jak tak reżyserzy mówili. Straszne. O aktorkach. Potworne. Natomiast myślę, że zobacz, co się dzieje w młodym pokoleniu. Oni są bardzo ciekawi tych aktorów. I zauważ na przykład Absolutni debiutanci w zeszłym roku. Mhm, świetny serial. Tak, i zobacz, tam się pojawił w tej grupie 40+. Znaczy, myślę, że to się zaczyna powoli otwierać. Dlatego też trzeba tym młodym reżyserom dawać więcej przestrzeni do pracy i możliwości do pracy, bo oni są bardzo ciekawi aktorów doświadczonych, mhm. lubią z nimi pracować, umieją z nimi pracować i to są bardzo często fajne kolabo. Więc rzeczywiście, zgadzam się. I masz tutaj rację i trzeba o tym też mówić, że grupa boomerskich reżyserów po prostu po przekroczeniu pewnego numeru PESEL nie brała aktorów albo aktorek, głównie aktorek, bo niestety aktorki mówiono, że się gorzej starzeją, jakby mężczyźni starzeli się jakoś tak super. Tak. No nie, dobrze, zostawmy to. Ale myślę, że w młodym pokoleniu jest nadzieja. Znaczy oni sobie, ja wiem, jakie projekty idą mhm. i ja wiem, że wręcz jest taka rodzaj takiej mody, która mi się bardzo podoba, że się wyciąga aktorów, którzy na przykład grali bardzo mało. Na przykład kolejny przykład, 1670 i Kaśka Herman, która mm-hmm. dawno nie grała i nagle tę Kaśkę widzę i po prostu mam ochotę całować ją po rękach. Matki Pingwinów za chwilę idą kolejne seriale, wiesz, i filmy, i będą role dla tych ludzi. Ja też żałuję, że nie ma Beaty Ścibakówny, mm-hmm. ale mam nadzieję, że to się zmieni za chwilę, bo no, jest potrzeba, jest mm-hmm. potrzeba. Mm-hmm. Ja tak przynajmniej uważam i widzę, jaki jest odbiór tego. Mm-hmm. I nie wiem, czy pamiętasz taki Planeta Singli, odcinek Władek i Halinka. O miłości tak, po 70. Tak. Nawet w ogóle tam był ciekawy... trójkąt. Tak, była miłość francuska, Matko Boska. W ogóle w telewizji teraz leci ten serial. I nie dokładnie, wiem. I po prostu Planeta Singli, no to jest ten, i ten odcinek jest najbardziej ukochany. W ogóle mm-hmm. ludzie na niego tak reagują, bo wiesz... No, bardzo serce się tak topiło wtedy, oglądając. Serce się topi, ale tak. Wiesz, to jest też jeden z przełomowych takich momentów w polskim kinie, że nagle my dajemy podmiotowość tym ludziom mm-hmm. i nie chowamy ich od razu, wiecie, na Pawlacz z naftaliną, tylko oni grają i grają tak, że wszystkim opadają szczęki i oni nie mają zahamowań, oni robią takie rzeczy, że młodzi aktorzy to by się jeszcze może trochę cykali i coś, a ci po prostu jadą, robią, mm-hmm. to też mają w sobie ogromną radość, nie wiem, Gang Zielonej Rękawiczki na przykład. Tak. Wiesz, ostatnio Kaśkę Figurę spotkałam na festiwalu Toffee Fest, ona tam ma małą rulkę, jak mi opowiadała, to jej się oczy świeciły. Zresztą ona też bardzo dużo gra ostatnio, nareszcie, mm-hmm. cudownie. A ma pani teraz, znajduje jeszcze czas, żeby oglądać seriale, które produkuje telewizja, typu seriale Jedynki, Dwójki, Polsatu, czy raczej już teraz po prostu wie pani,
No dobra, to też tak może ja powiem. Ja już nie oglądam takich seriali. Znaczy, to jest dla mnie mainstream dla każdego, czyli dla nikogo. Mhm. I raczej tego, mało tego. Jakby, wiesz, no, ja się skupiam na premium rzeczach. Mhm. Albo na streamingu tym takim ogólnodostępnym, czyli giganty, nie będziemy tak mówić ich nazw. Ale ja szukam rzeczy jednak premium, mhm, ponieważ no, parę razy mi się udało coś tam włączyć. I dla mnie to było taki ożywiony trochę teatr telewizji. Nie do końca tego szukam, ale rozumiem, że to też jest potrzebne. Znaczy, tak, ja rozumiem absolutnie, to nie to, że ja to neguję. Ja nie jestem odbiorcą tego, ale znam ludzi, którzy to uwielbiają i na przykład na kolanach oglądają Stulecie Winnych. I dla nich to jest po prostu najlepszy serial, jaki widzieli w życiu, bo to jest przyzwoicie zrobiony serial. Znaczy, w ogóle poziom średni tych produkcji jest naprawdę, on się bardzo podniósł. Mhm. To też trzeba bardzo jasno powiedzieć. Kiedyś serial był obciachem. Dzisiaj generalnie seriale w Polsce są robione na dość dobrym, na bardzo dobrym albo dość dobrym poziomie i to mówię o serialach tych ogólnodostępnych, tych, mhm, masowych, że tak powiem. Tak. Ja już nie mówię o premium, które moim zdaniem są już na poziomie co najmniej europejskim. Mhm. Więc każdy tak jak ma... rozmawialiśmy o serialu Prosta Sprawa na przykład. Na przykład świetny, Prosta Sprawa, prawda? No, z Damięckim, który jest w jakimś fenomenalnym w ogóle momencie swojej kariery, swojego życia, to po prostu widać. No, to, mhm, jakby on wyrasta moim zdaniem na, no, praktycznie top polskiego kina. Mhm. A teraz już tak przelecieliśmy sobie trochę przez temat filmowy, ale też kiedy pani realizowała programy, wie pani, że w pewnym momencie na etapie montażu wywiadu trzeba do montażystki wysłać tak zwaną belkę i że jest w pewnym momencie podpis. I teraz tak trochę na temat pani belki bym się zastanowił. Aha, będziemy dobrze. Na którym miejscu w belce, w podpisie umiejscowiłaby pani teraz siebie z określeniem krytyczka filmowa? Myślę, że na drugim. Mhm. Bardziej dziennikarka filmowa. Mhm. Może bardziej dziennikarka filmowa. O, to mhm, na takiej zasadzie. Ja nigdy nie nazywałam siebie krytyczką filmową. Mhm. Ja zawsze mówiłam, że jestem dziennikarką, która ludziom opowiada o filmach. Mhm. Jakoś to jest, wiem, że to się dłużej im wypowiada, ale jakoś tak jakby wiem, że potrafię mieć wiedzę z niektórych dziedzin kina dość niezłą, ale nie jestem filmoznawcą. Też musiałam się podszkolić, żeby wiedzieć, jak się filmy robi, jak wygląda dobrze zrobiony film, jak wygląda dobry scenariusz. Zdarzało mi się oceniać scenariusze, to wszystko są takie cegiełki, które układają się w jakąś tam mozaikę moich umiejętności. Natomiast jestem dziennikarką, która mówi ludziom o filmach. Mhm. I z tego, co wiem, wychodzi mi to całkiem chyba nieźle. A autorka, gdzie by była? Na drugim miejscu, bo to, mhm, przyszło później i to jakoś tak się pojawiło nagle. A czuje się pani pewnie, mówiąc o sobie, autorka i pisarka? Nie, pisarką nie jestem. Ja jestem dziennikarką, która pisze książki. Okay. Pisarką to jest Olga Tokarczuk. Znaczy, jakby rozdzielmy to, dobrze? Znaczy, ja wiem, że każdy raz jest artystą i to koniecznie przez duże A i w ogóle już nikt nie jest celebrytą i w ogóle nie. Ja jestem dziennikarką, która pisze książki, która pisze, jak ma dobry dzień, całkiem nieźle, ale jak ma zły dzień, to Matko Święta, dobrze, że jest redakcja. Więc jakby nie. Jakby ja jestem dziennikarką, osobą publiczną, która pisze książki. Lubi pani pisać książki? To jest bardzo trudne pytanie, wbrew pozorom, dlatego że to jest czasami krwi koryto. I na początku jest taki, wiecie, podpisujesz umowę i myślisz sobie, o fajnie, to jest książka, a potem nagle patrzysz na kalendarz i myślisz, Jezu, to już? I potem jest tak naprawdę proces tworzenia na przykład tego, był dość mozolny, bo ja, jak do mnie mi zaproponowano tę książkę, zadzwoniło do mnie wydawnictwo WAB, za co bardzo dziękuję, bo to jest dobre wydawnictwo bardzo. Mówią, słuchaj, mamy taki pomysł, bo wszyscy słuchają tego podcastu, to zróbmy książkę o podcast. Ja mówię, świetnie, no bardzo się cieszę, tylko jak to zrobimy, bo ja w ogóle nie wiem, w ogóle o co, jak? Oni mówią, to jest bardzo proste, Jania Dziewit mi wytłumaczyła, mówię, słuchaj, wybierzesz tam ze 30 odcinków, my to spiszemy, to sobie przeczytasz, zobaczysz, czy to jakoś zaczyna układać. Ale to trzeba będzie, wiesz, podkręcić, żeby to nie było takie na żywca spisane z podcastu. No i ja wybrałam tam 30 parę, potem część wyrzuciłam, jedno tam dołożyłam, potem zaczęłam dopisywać, no to już w ogóle potem dostałam takiego maila, Karolina, wiesz, bo mamy ograniczoną objętość tej książki i jakby mogłabyś się streszczać, albo może coś wyrzucimy, nie wiem, więc znowu abarot wszystko. Mhm. Do tego jeszcze, wiesz, okazało się, że moje zdjęcia, które tutaj są i moich zwierząt i różne rzeczy, które wysłałam, będą w tych kolażach, które ja potem zobaczyłam dopiero na ostatecznym PDF-ie i w ogóle aż jęknęłam z radości, jakie to jest piękne i w ogóle jakie taka ta okładka jest wspaniała i w ogóle to jest dokładnie o to, o co chodzi, bo ja w takich zaznaczeniach podczas mojej rozmowy z wydawcą powiedziałam tylko bez mojej mordy na okładce.
po prostu bardzo was proszę, wszyscy ładują te mordy. No okładka nie. jest minimalistyczna, trzeba ale przyznać. Ale jakie kolory w ogóle. I powiedziałam nie, po prostu ja nie chcę, bo po prostu nie wiem, czy wam się to sprzeda, ale jakby jeżeli mam głos decydujący... Nie trzeba teraz mieć okładki. Ale nie, no masz, wszyscy dają ryje. Ja mówię, nie chcę mojego ryja, po prostu koniec, już mam dosyć tego, że po prostu, żeby zaistnieć na Instagramie, musisz zrobić koniecznie selfie. Tak. Selfie, które robi z ciebie kretyna po jakiejś nieudanej lobotomii, żeby w ogóle ktoś w ciebie kliknął. Ja mówię, słuchajcie, ja nie chcę tego, bo mi się po prostu słabo robi. I udało się tak, jak się udało, ale generalnie to powiem ci, to jest proces, to jest, wiesz, dużo tygodni, miesięcy. Ja nie chcę tutaj porównywać swojej pracy z kimś innym, bo absolutnie nie mam do tego prawa. Natomiast no to też jest ciężka robota, znaczy siadasz i do ciebie dochodzi, dociera, szczególnie kiedy jak ja już masz za sobą kilka tytułów i wiesz, jaki to ma ciąg dalszy, że to jest twoje nazwisko, że to jest twoja praca, że to będzie oceniane, że ludzie to dostaną do ręki, a jeszcze w dzisiejszych czasach to już każdy się będzie mógł na ciebie wydalić, po prostu wszystko. I że też jakby chcesz sobie, nie mówię, że się ubezpieczyć, bo to się nie da, ale żeby samemu poczuć się w tym dobrze i bezpiecznie i na pewno szczerze. W październiku zeszłego roku na pani miejscu siedział tutaj Jakub Żulczyk, gdzie też rozmawialiśmy, no oczywiście, nie tylko o serialu Informacja Zwrotna, który przyszedł tutaj promować, ale również o procesie pisania książek. I dlatego zadałem pytanie odnośnie tego, czy lubi pani pisać książki. Bo zastanawiam się, że lubienie to jest jedno, ale spływanie tak zwanej weny to jest drugie. Czy o pani, matko jedyna. Czy pani wierzy w wenę? Wiesz co, ja wierzę w 8 godzin snu. Znaczy, trzeba się wyspać. Też pani pisze w tej książce tak, o tym. Tak, tak. Sen jest jednym z bohaterów tej książki tak. I nuda. Tak, trzeba się wyspać i trzeba sobie odświeżyć głowę, bo czasami, no nie, no to trzeba się wyluzować. I mieć świadomość, naprawdę moja terapeutka będzie ze mnie dumna, że nie ma terminu, którego nie da się przesunąć. Okej, okay, ciekawe bardzo. I że świat bardzo. Się naprawdę nie zawali, jeżeli czegoś nie zrobisz na czas. Że to nie jest koniec świata. Wiatr dalej będzie wiał, słońce będzie świeciło i ludzie będą mieli tak samo ciebie w dupie. Możesz coś przesunąć, możesz czegoś nie zrobić, tylko uprzeć ludzi, że może być problem. Ja na przykład, nie ukrywam, tutaj uprzedziłam. Był moment i ja uprzedziłam, że możemy mieć obsuwę. I jakby nie było problemu. Znaczy okazuje się, że w ogóle luz. Więc słuchaj, jakby to jest kwestia też takiego pogodzenia się z tym, że to nie jest koniec świata, jak czegoś nie, coś ci nie wyjdzie, bo tak naprawdę no, na co ty masz wpływ? No? Masz wpływ tylko na to, co masz w swojej głowie i co możesz samemu zrobić. No więc to tak jak mówię, to jest samotna robota, siedzisz przy biurku, bolą cię plecy, boli cię dupsko, pijesz kolejną kawę, próbujesz to jakoś poukładać, masz świadomość, że ludzie to zobaczą, że ktoś się na to wyżyga, ktoś się tym zachwyci, jak to w życiu. Tak. I że po prostu chcę, żeby to było możliwie najlepsze, jak na co się stać w danym momencie. Pani Karolino, książka Pierwsza Młodość ma premierę 17 lipca. Bardzo dziękuję pani wydawnictwu za to, że dostałem tę książkę przedpremierowo. Dostałem się przede mną nawet. O proszę pani. Ja dostałam dopiero dzisiaj. Jestem jeden dzień do przodu, jestem na uprzywilejowanej pozycji. No i dobra, zaczynam sobie czytać tę książkę, otwieram ją, kartkuję pierwsze trzy strony i widzę pierwsze dwa słowa. Mocne rozpoczęcie tej książki. I w ogóle, teraz zostawiam panią z taką refleksją i poprosiłbym o komentarz, że w ogóle, zacznę od tego w ogóle, że książka jest bardzo osobista, ale... Tak jak ten podcast jest osobisty. Tak, ale przede wszystkim to intro jest bardzo osobiste i zastanawiam się, czy kiedy pani pisała to intro, miała pani momenty wątpliwości, czy aż tak bardzo chce się otworzyć przed swoimi czytelnikami? Słuchaj, no za chwilę będą dwa lata, jak wylądowałam na sorze z podejrzeniem zawału i moje życie musiało się zmienić o 180 stopni. No to nie są jakieś popierdółki, znaczy... Tak. No trzeba stanąć w prawdzie. Spieprzyłam coś, tak? Mało się nie zabiłam, najzwyczajniej w świecie. I pomyślałam sobie, że jak już układaliśmy tę książkę, to ja miałam cały czas, mówiłam, słuchajcie, ale ja muszę zrobić wstęp, bo tu musi być otwarcie do tego, żeby to jakby wytłumaczyło całą tę sytuację trochę w ogóle i dlaczego się spotykamy pod hasłem Pierwsza Młodość. Tak. I pomyślałam sobie, no dobrze, no co ja będę ukrywała? No tam też nie ma danych medycznych, bo ja nie piszę szczegółów aż takich, ale wierz mi, jak się tak leży na sorze w poniedziałek na początku wspaniałego tygodnia, z wzrokiem wbitym w sufit i podłączony jesteś do różnych urządzeń i pobierają ci krew, sprawdzają, badają i zachodzą w głowę, co tak naprawdę z tobą się stało i długo nic nie wiadomo i tak naprawdę jak ci nawet wypuszczają
kiedy wypowiadam te słowa z początku i też tak naprawdę nie wiadomo było, co to jest. Już były pewne wskazania, natomiast wiesz, no jedziesz z podejrzeniem zawału, który w moim przypadku z moją wadą serca praktycznie równa się śmierci. Więc to nie jest fajne. Znaczy, tym bardziej, że ja też jestem z pokolenia, tak sobie pomyślałam, że tak sobie, jak leżałam na tym SOR-ze, to myślałam sobie o tych, których znam i którzy byli w podobnej sytuacji albo są w podobnej sytuacji, kiedy po prostu uderzyli z głową o ścianę. No, my jesteśmy dziećmi pokolenia my jesteśmy dziećmi wychowanymi w kulcie w kulcie pracy bez sensu i po kokardę, w kulcie przepracowania, zmęczenia, depresji, stresu i wszystkiego. Mi się do tego jeszcze wydawało przez wiele lat, że ja się dobrze prowadzę, bo generalnie teraz już widzę, że jednak to mi się gdzieś teraz, to teraz mi gdzieś procentuje też, na przykład nie wiem, nigdy nie paliłam papierosów, tak, i że nie piję, bo lekarze mówią, no widzi pani, leki wchodzą jak w masło, czyli to jest jakby dobra rzecz, to widać, że pani nie kłamała, że nie było używek i nie było różnych szaleństw, ale Nam wbijano przez dekady, wiesz, jeżeli w latach 90. zaczynasz swoje życie zawodowe, buduje się zupełnie nowa Polska i budują się zupełnie nowe media i ty zaczynasz pracę w radiu, praca staje się twoją pracą wymarzoną, gdzieś tam w tle głowy zawsze chciałeś to robić i nagle się okazuje, że pracujesz w systemie dobowym tak naprawdę, w ogóle wakacje, jakie wakacje, nadgodziny, jakie nadgodziny, po prostu zapierdzielasz i wszyscy dookoła ciebie zapierdzielają, mało tego, lubimy to, robimy do spodu. Ja pamiętam, jak robiłam książkę Ćwiartka raz, to była moja druga książka, siedziałam w Bibliotece Narodowej, czytałam gazety z lat 90. między innymi, gdzie na przykład tak mniej więcej w połowie lat 90., kiedy ja właśnie już pracowałam, pojawiały się pierwsze artykuły o tak zwanym wypaleniu zawodowym, o zmęczeniu, o przepaleniu, ale tam pisano wtedy, nie, słuchajcie, no ale to jest cecha społeczeństw rozwiniętych, kapitalistycznych, no trzeba pracować, no to trzeba iść potem na jogę, prawda, coś tam, iść na spacer, te słynne takie złote rady. I myśmy byli w tej kulturze wychowani, a myśmy nie wiedzieli, że można inaczej. Ja niedawno rozmawiałam z dziewczyną z pokolenia tak zwanych Zetek i jej powiedziałam wprost, mówię, słuchaj, gdybym ja w twoim wieku wiedziała, że mogę powiedzieć mojemu pracodawcy, że muszę wyjść o 16, bo mam jogę albo muszę wyprowadzić psa, to ja bym była najszczęśliwsza na świecie. Ja nie wiedziałam, że ja mogę to zrobić. I ja tyrałam jak dzika. W tej książce jest trochę zasygnalizowane też, dlaczego ja musiałam pracować. Ja miałam dość specyficzną sytuację prywatną, o której nie będę opowiadała, ale miałam na utrzymaniu osobę terminalnie chorą. W związku z tym ja po prostu, jak teraz słyszę o protestach ludzi, osób z opiekunów osób z niepełnosprawnością, to ja wiem, co oni przeżywają, bo ja to przeżywałam przez 20 lat swojego życia. I ja też te pieniądze, to jest, wiesz, opieka nad taką osobą to jest studnia bez dna i te pieniądze trzeba zarobić i ja je musiałam zarobić, więc zarabiałam je. Ale ta robota też dawała mi radość. I mi się wydawało, że jak ja nie piję i nie palę i się nie szlajam i staram się dobrze odżywiać i się ruszać, to wszystko jest okej. Okazuje się, że nic bardziej mylnego, że po prostu pewnego dnia przychodzisz do pracy, jak już się okazało, z potężnym atakiem paniki i to takim, że po prostu, ja nie wiedziałam, że są takie ataki paniki, jak się okazało, miałam ich w poprzednich latach znacznie więcej, tylko się nauczyłam to jakoś regulować, ukrywać, nieważne. Wypierać może też? Wypierać, udawać, a nie, to tylko jakaś dychawka, to się zmęczyłam czy coś, a to wszystko były ataki paniki. No w końcu jeden mnie wziął i ściął, więc ja nie widzę powodu, dla którego mam oszukiwać teraz. Bo tego podcastu by nie było, gdyby nie ta sytuacja. Znaczy, on mnie w głowie kiełkował, o czym ja tam szczerze piszę, natomiast to był taki moment, kiedy jak po zrobieniu 18 badań, 2 miesiące mi to zajęło, żeby te wszystkie badania zrobić i powiedziano mi po prostu twardo, znaczy, że możemy oczywiście dawać leki, medycyna stoi na dobrym poziomie, ale w pewnym momencie już nie będzie tych leków, znaczy, że albo że jakby sugerują subtelnie zmianę życia w ogóle, tak, że ja spałam, jak mnie przywieźli na ten SOR, to ja spałam po 3 godziny 40 dziennie, na dobę. Ja byłam człowiekiem na granicy życia i śmierci, ja byłam wymęczona w stopniu, którego sobie w ogóle nie byłam w stanie go opisać, więc trzeba było po prostu zacząć odbudowywać po prostu wszystko. I ja to zaczęłam po prostu robić, bo stwierdziłam przecież, że kurczę blady, druga połowa mojego życia będzie zajebista. Ja po prostu nie biorę jednej opcji pod rozwagę. I wzięłam się za to. I dlatego też zaczęłam robić ten podcast, bo on miał być niekoniecznie może nawet w początku formą zarobku, bo ja nie wiedziałam, czy to się uda, ale ja po prostu chciałam pracować, chciałam się czuć potrzebna i chciałam mówić w 100 milionie procentach absolutnie własnym głosem, bo też sobie leżąc pod tymi rurami, kurczę, z tym wenflonem jednym, drugim, leżąc tam pomyślałam sobie, dobra, koniec, to jest jakiś znak.
I to po prostu lecę teraz coachingiem najtańszym z patokołczy z internetu, ale to jest, tu akurat jest prawda, że możesz, jak walniesz w ścianę, możesz albo powiedzieć, nic się nie stało, idziesz dalej, albo pomyślisz sobie, nie, dobra, kurda, zbastuj. To jest sygnał. Mhm. Organizm wysłał ci potworny sygnał ostrzegawczy i po prostu chciałoby się fajnie pożyć jeszcze, nie? Pożyć po prostu. No to pożyj teraz. Mhm. I ja stwierdziłam, że sobie pożyję. Mhm. Dla mnie bardzo takim momentem zwrotnym, bo w ogóle kolejną taką refleksję powiem, że ja po lekturze tej książki mam poczucie, że ja trochę więcej dowiedziałem się o Karolinie Korwin-Piotrowskiej. A czego się dowiedziałeś? Teraz ja zadam pytanie. Że jest o wiele bardziej wrażliwa, niż mogłoby się wydawać. Ja też się pocenzurowałam. Trochę. Prawda? Że na przykład momenty, w którym była nałożona maska, były momentami, w których pani przeżywała piekło i terror. Nie, terror to jest złe słowo, ale... Piekło to jest takie piekiełko, no. Tak. Mm. Na przykład właśnie tym momentem, takim, który bardzo mnie zaskoczył, jest ten wątek i fragment o tym, jak bardzo pani przeżywała na przykład konferencje prasowe TVN-u. O Jezu, to był koszmar. Gdzie my się poznaliśmy, pani może mnie... Myśmy się tam poznali. Ja miałam taki układ z TVN-em, że ja nie za bardzo chcę udzielać wywiadów poza wszystkim. Ja mam, jestem na konferencji, jestem do końca. Każdy może ze mną zrobić wywiad. A potem generalnie dajcie mi trochę spokój, bo ja jestem od roboty, a nie od celebry. Taką miałam zasadę i myśmy się z PR-em tak dogadali. Ja po każdej konferencji lądowałam na pogotowiu, na SOR-ze z kroplówką w jedno ramię, w drugie ramię. Czasami jeszcze w makijażu, nie zdążyłam się przebrać. Pełnoobjawowa migrena, migrenowcy wiedzą, co ja mówię. Mój organizm po prostu się buntował, totalnie. Ale to dlatego, że zastanawiała się pani, Jezu, co ja tam powiedziałam, czy po prostu ten kontekst był? Kontekst, bo ja po prostu jestem osobą, jak każdy introwertyk, wzięłam sobie pracę, która wymaga ode mnie bycia osobą ekstrawertyczną, mhm. w kontakcie z dużą ilością ludzi. Bardzo często tak jesteśmy, tak się dzieje. Mhm. A jeszcze ja wychowałam się w takich czasach, gdzie wręcz łamano dzieci. Ja pamiętam kiedyś w kółku teatralnym, gdzie ja się wstydziłam wyjść na scenę. Ja zostałam zmuszona, mnie wypchnięto i potem kazano mi drzeć gazety i krzyczeć jednocześnie. Mhm. Znaczy dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest przemoc i k***t, ale to robiono dzieciom, bo się mówiono, mówiono wtedy, że trzeba je otworzyć. Mhm. Że to niemożliwe, żebyś ty była taka zamknięta w sobie. Otóż ja po paru latach terapii wiem, że jestem taką osobą. Mhm. Wybrałam sobie zawód, który bardzo kocham i który nie wyobrażam sobie innego, ale który przez lata wymagał ode mnie funkcjonowania w rzeczywistości, która poza planem, tak jak teraz, ja się czuję super. Ale kiedy mam wyjść i po prostu gdzieś funkcjonować, to dla mnie jest ból fizyczny. A w tym momencie jest pani, kiedy, no bo rozumiem, że też pada nam takie zdanie, że nie do końca lubi pani wywiady, ale na przykład, kiedy umawia się pani na taki spokojny nie, wywiad... Nie, tak jest okej. Okay. Znaczy, okay. Wiesz, no, ale sam dobrze wiesz, jakie były te konferencje, bo już ich nie robią, na to szczęście. To powiem więcej, pani Karolina, takie są dalej. Takie są, tak? Mm-hmm. Znaczy wiesz, no to jest młyn. To jest młyn. To jest cyrk trochę to też. To jest totalny cyrk. Jeszcze wiesz, do tego ja tam przychodziłam w swoich ubraniach, bez swojego teamu makijażowego, menadżerskiego, fryzjerskiego, PR-owo, beauty. Stylistycznego, beauty, whatever, mój prawnik, call my lawyer. Tak. Więc jeszcze tam przychodziłam w swoich ciuchach i tak, tu słyszałam opowieść o tym, że ja w ogóle jestem czwarty dzień bez, jestem na środkach odwadniających, bo chodzi o to, żeby mięśnie, łydki wyszły dobrze w szpilkach. Ja sobie myślę, kurde, Korwin siedzi w tych cholernych jakichś pepegach. No mnie, no zmienisz potem, ale w ogóle, co ty tu robisz? Tu druga historia, że właśnie przykryj mi siniaki, bo tu właśnie mi nici coś tamtego, a ta sukienka Gucci coś. Tak. I po prostu Gucci wróci tam, ktoś po prostu dostaje jakiegoś ataku nerwowego, tutaj ta nie rozmawia z tą, ta nie rozmawia z tamtą. Ja tu wchodzę w ogóle, wiesz, przyszłam swoje odpękać i mieć spokój, bo to też jest, jakby nie mam powodu do wstydu, bo to jest moja praca. Bo też trzeba, warto zaznaczyć według mnie, ale to też jest trochę tak, że na takiej konferencji pracowej po prostu, ramówkowej zwłaszcza, trzeba się pojawić. No trzeba, to jest twój obowiązek i ja uważam, że nie ma udawania, że ciebie to nie dotyczy, że jesteś pomad. To jest po prostu wieśniactwo, przepraszam za wyrażenie. Mhm. To jest twoja praca, chyba się wstydzisz swojej pracy, ja się nigdy nie wstydziłam, więc szłam. Poza tym, wiesz, no generalnie spełniałam swój obowiązek. Ja to miałam w umowie, miałam to zapisane. Nikt mi nie mógł powiedzieć, że ja tego nie spełniam. Ale wiesz co, no to co tam się działo za tymi kulisami. I wiesz, i ja w tym już po rosnącym stresie, że ja tam będę musiała wyjść, przecież wiesz, tam było wymyślone, że każdy z nas miał jakieś kuźwa wejścia. Ja po prostu... Po wybiegu, tak. Wybieg jak jakaś srelka modelka. Ja już po prostu nie wiem, co jestem, jakiś po prostu dziewczyna z Moulin Rouge, mhm. ale trzeba było to zrobić. I niektórzy to kochali. Ja widziałam, że oni rozkwitają, że po prostu
prostu, wiesz, pawie pióra, ogon, piękny, w ogóle świecie podziwiam mnie i patrzyłam z pewną, nawet powiedziałabym, zazdrością, że ja nie jestem taka, ale muszę to zrobić, bo to jest część mojej pracy. No wbito mi to do głowy. Dzisiaj bym powiedziała, nie, słuchajcie, sorry, ale ja tego nie zrobię, ale ja się też bałam tego zrobić, znaczy jakkolwiek postawić. Potem tłumaczyłam to sobie na takiej zasadzie, dobra, dwa razy w roku odpękasz. Tak. Potem się zrobiło cztery razy w roku, bo jeszcze był to fan style osobno. Tak. Dobra, odpękasz. Mhm. Ale w pewnym momencie pamiętam, jak wylądowałam na Sorze i już mi pielęgniarki tam znały. I mówię, o, znowu była konferencja TVN-u. Ja sobie myślę, Jezus Maria. Mhm. Jakby, i lekarz mi tam też powiedział, czy pani nie widzi, że ciało pani daje jakiś bardzo brutalny sygnał, bo pełnoobjawowa migrena, stan, w jakim pani tu przyjeżdża, bardzo trudny i te kroplówki, i nawodnienie i w ogóle środki przeciwbólowe. Czy pani nie widzi, że jak pani to często... Jakby zaczęłam się zastanawiać, jaka to jest koincydencja, co następuje. Ale sobie tłumaczyłam, weź Korwin, nie histeryzuj. No błagam cię, powtórzyłam słowa, które stosowali wobec mnie często mężczyźni, ale w ogóle szefowie, tak, nie histeryzuj, histeryczka. Boże, gdybym ja brała 5 zł za każdy raz, jak usłyszałam, że jestem histeryczką, to bym tu podjechała Lambo. Wiesz, no kupiłabym ten budynek, no błagam cię. Więc wiesz, połączenie różnych rzeczy, które spowodowało to, co spowodowało, że po prostu przyszłam w poniedziałek do pracy i wywieźli mnie stamtąd nogami do przodu karetką, no po prostu. Wiesz, i to jest coś takiego, co mnie otrzeźwiło. Znaczy, bo ja już miałam jakby różne rozkminy. No, ze 2 lata myślałam nad podcastem, ale wiesz, dopóki cię coś w ciebie nie wjedzie, to nie realizujesz tego. A ja potem sobie stwierdziłam, dobra, no to w takim razie ruszamy w grudniu, ja to muszę wymyślić, przygotować, wymyślić nazwę. W ogóle pani Karolina, powiem pani, że nazwa jest świetna. Ma coś takiego... Trzeba się masować, słuchaj. Poszłam na masaż, taki relaksujący, taki 2,5-godzinny. I tak sobie potem stałam, czekałam na taksówkę i mówię, i nagle mnie olśniła. Ale ta mucha po prostu... Ta mucha lata, ale nie, co mamy z nią zrobić? Owady mają uczucia. Zostaw ją. I sama sobie poleci. Ona sobie poleci. Dobra. Zostaw ją. Ufam pani. Ona nie jest dinozaurem, który tu wszedł i nas zje. Zostaw tak, ją, dobrze. Naprawdę. Dobrze, dobrze, dobrze. Owady mają uczucia, deklaracja nowojorska została podpisana przez naukowców, one czują, więc naprawdę... Niech sobie lata. Masaż. Ja byłam na masażu i wyszłam z masażu i po prostu nagle tak wyszła młodość. I pomyślałam sobie, ale to jest fajny tytuł. Testowałam go z paroma osobami i wszyscy, o, to coś takiego, jak się w twoim życiu dzieje. Jakoś tak wszyscy reagowali natychmiast. Ja mówię, okej. Okay. Tak samo było z miesiączką, że też testowałam i wszystkie dziewczyny, głównie dziewczynom zadawałam to pytanie. I mówię, chociaż trudny tytuł. Jak to trudny? Co jest złego w sobie miesiączka? Jako mężczyzna, który miał ją wielokrotnie, na pewno już mi o tym dużo opowiedział. Chciałem powiedzieć, że trudny tytuł w ogólnej opinii publicznej może być postrzegany jako trudny. Nie, wiesz, to, że, nie to, że ja tak sądzę. Nie machaj tą ręką, ona się jakby denerwuje. Dobra. Nie, po prostu, oczywiście, no to jest bardzo fajny tytuł. Kobiety bardzo go lubią, a że algorytm go nienawidzi i ja jestem nieprzyzwoita, to tylko wielki komplement. Więc nie, znaczy, co jest złego w tym słowie? Wolałbyś miesięcznica? Miesięcznik? Nie. No po co? Mi się to jakoś tak, wiesz, bo wiedziałam, że to będzie co miesiąc. A nie szkoda pani tego, że przez tytuł jakby ten trochę traci pani jakby współpracę z algorytmem? Słuchaj, a wiesz, ja mam ten algorytm, powiedziałabym ci, ale już po prostu parę razy użyłam to słowo i tak, tak. Algorytm nie będzie nas lubił. Nie, nie interesuje mnie to. No, albo robisz coś pod algorytm, albo robisz coś w zgodzie ze sobą. Ja stwierdziłam, że jestem już w takim wieku, jestem za stara i za mądra, żeby bawić się w pewne gierki. Tak. Po prostu no way. Albo robię tak, jak ja chcę, albo nie robimy wcale. Więc ja się zdecydowałam, jeżeli ja tam rzucam wszystkie moje siły, całą moją kreatywność, pomysły i w ogóle, no to ja chcę, żeby to było takie, jak ja chcę. Tak. No. No dobra, no to wracamy do tej belki. No co ty z tą belką, no? No. Tak sobie wymyśliłem, nie wiem. No. Słowo podcasterka. Bardzo fajne słowo, tak. Bardzo. Jakby mi ktoś 2 lata temu powiedział, to bym tak powiedział, o nie, pewnie nigdy nie zrobię tego podcastu, no ale potem nastąpiło. Czyli co, na trzecim miejscu stawiamy słowo podcasterka? Tak, podcasty w ogóle jestem, jakby jak się przygotowywałam do tego, tak jak mówię, jakieś 2, 2,5 roku słuchałam w ogóle różnych podcastów. Patrzyłam, bo ta moda wybuchała wtedy. A słucha pani dużo podcastów? Sporo. Sporo. Ja słucham dużo politycznych i uważam, że po prostu to jest coś, co zastępuje dość żenujące programy informacyjne w Polsce, bo tam są politycy, którym się daje niepotrzebnie pole do popisu, a w podcastach politycznych mówią dziennikarze, którzy sprzedają na przykład całe masę fantastycznych w ogóle zakulisowych informacji. I ja to na przykład bardzo lubię. Więc ja sobie słuchałam tych podcastów po prostu przeróżnych, patrzyłam, co się nosi, znaczy jak ludzie to robią. Miałam takiego swojego guru, to jest Dariusz Rosiak zdecydowanie i uważam, że ten model biznesowy, jaki on w ogóle wokół raportu o stanie świata wymyślił, jest genialny.
I tam w ogóle patrzyłam, co niektórzy robią, jak to jest. Ja nie chciałam mieć podcastu, żeby byli goście póki co. Mhm. I jeszcze się tego trzymam. I pomyślałam sobie, że to musi być moja autorska wypowiedź, bo tak. Gdzieś do tego bardzo tęskniłam. No i po prostu wymyśliłam to, co wymyśliłam, że to będzie na zasadzie, siadam co tydzień, wymyślam scenariusz, układam i robimy, no. A czy książka, to, czy książka Pierwsza Młodość to jest siostra podcastu? Kuzynka. Kuzynka? Bo to jest w ogóle coś zupełnie, czego nie ma w eterze. Mhm. To zostało w dużej mierze podkręcone, zmienione. Myślę, że fani podcastu znajdą tam swoje fragmenty swoich odcinków, natomiast to zostało w ogóle poprzestawiane, porobione, połączone inaczej. No dlatego właśnie mówicie, że ta praca była taka, że to, na przykład trzeba było z trzech podcastów, trzech odcinków zrobić jeden rozdział tutaj. Tak. Więc to jest taki miszmasz, a jeszcze dokładałam swoich rzeczy. Mhm. Jeszcze robiłam aktualizację różnych historii, bo na przykład coś w ciągu roku się bardzo zmieniło, więc mogłam jeszcze dopisać i bardzo mi na tym też zależało. I gdyby pani poszła teraz ze swoją, inaczej, hipotetyczna sytuacja. Przylatuje pani koleżanka z Anglii, której pani nie widziała 10 lat. Mhm. Idziecie sobie na lunch. Wiadomo, że wydała pani książkę i pyta się ta koleżanka, Karolina, i co ja znajdę w tej książce? Co to jest za książka? To ja bym jej powiedziała, że zakładamy, że ona mnie zna, tak? Tak. Mhm. No to dowiesz się, co robiłam ten czas, kiedy się nie spotkałyśmy, a z drugiej strony poznasz więcej tę osobę, którą spotkałaś ileś lat temu. Mhm. To nie będzie wejście do mojej sypialni, ani do mojego mieszkania, chociaż może do gabinetu, tak. Mhm. To jest dużo o mnie, tak, na pewno, bo ten podcast jest o mnie. Tak naprawdę tam jest, mówię tylko o rzeczach, które mnie interesują, wyłącznie. W ogóle nie można mi nic narzucić. Nawet jeżeli biorę jakąś współpracę reklamową, to jest tak filtrowane, że po prostu aż strach. Bo to musi być totalnie zgodne. Ja sobie powiedziałam po tylu latach w showbiznesie, gdzie nie udawajmy, że się czasami kręgosłupa nie zgina, nie robi się różnych rzeczy, bo każdy z nas ma rachunki do płacenia i ja naprawdę nie będę oceniała ludzi, bo to nie jest moja rola. Ale w pewnym momencie, jeżeli daje ci los możliwość robienia tego czegoś, co dokładnie tak jak ty chcesz, że tak powiem, w zgodzie ze swoimi marzeniami, no to ja to po prostu usiadłam i zrobiłam. A czy tym momentem, kiedy zgina się kręgosłup, jeśli chodzi o granice, jest to, o czym też pani pisze w swoim wstępie, czyli kiedy chodzi, też już pani powiedziała o reklamach, jeśli chodzi na przykład o reklamowanie alkoholu? Znaczy, mi to proponowano. Ale chodzi teraz o alkohol, bo też rozmawiałem też z kilkoma osobami tutaj i też jestem ciekawy, jakie jest pani zdanie na przykład na temat reklamowania alkoholu 0%. Nie, mi proponowano niskoprocentowy alkohol. Okay. Czyli odrzuciłam absolutnie, bo uważam, że nie. Wiesz co, no Polska umnożana jest w alkoholu. I my jesteśmy narodem alkoholików, przepraszam bardzo, ale no mamy z tym ogromny problem. Piją coraz młodsi i może ja nie byłam tak przyciśnięta do ściany, ale ja bym nie wzięła nigdy reklamy alkoholu i jestem za tym, co na przykład robi Janek Śpiewak, tak. Że on tropi celebrytów za kryptoreklamę jeszcze alkoholu. To już w ogóle jest dla mnie totalny skandal. Naprawdę ci ludzie, tym bardziej, że to dotyczy ludzi, którzy zarabiają też w innych miejscach, mają inne kontrakty reklamowe. Uważam, że im mniej osób przykłada się do rozpijania tego narodu, tym lepiej. Mamy ogromny problem z alkoholem. Ja się zgadzam, że on jest częścią gdzieś naszej kultury, tradycji, ale ta tradycja jest zabójcza. Ta tradycja niszczy rodziny. Ta tradycja powoduje przemoc w rodzinach, powoduje śmierć ludzi, powoduje nieszczęście ludzi. Przy cynicznym zarabianiu koncernów, które to produkują i wszystkich producentów tego, nie wszystkie tradycje są dobre i nie wszystkie tradycje należy kultywować. Im mniej się mówi o alkoholu w przestrzeni publicznej, tym lepiej. Ja tak uważam, to jest moje zdanie. To samo dotyczy papierosów. A jest pani zdziwiona, jak faktycznie nasz kraj, i brakuje mi teraz słowa, nie to, że wyciąga, tylko faktycznie, brakuje mi słowa, jest takie jedno słowo, może zaraz pani mi pomoże, no. Jeśli chodzi o to, że
faktycznie pociąga te celebrytki, które reklamują alkohol, do odpowiedzialności przed sądem. Uważam, że tak trzeba robić. Mhm. Absolutnie, znaczy, przepraszam bardzo. Ale nie przychodzą na rozprawy. No to, i przeciągają to. To przeciągają, ale to sprawiedliwość je dopadnie. Mhm. I absolutnie... Egzekwuje. I to powinno być egzekwowane. Znaczy, mhm. Nie no, absolutnie w ogóle reklama alkoholu jest zakazana. Nie rozumiem, że ja widziałam te reklamy, bo mi przysyłali, pamiętam, ludzie... Za 2 lata temu był tego wysyp. Tak. Przesłali mi screeny. Ja nie śledzę tych osób, więc ja miałam takie what? Mm-hmm. No to jest obrzydliwe. Znaczy moim zdaniem to jest przykładanie ręki do śmierci ludzi. Mm-hmm. Do nieszczęść ludzkich. Ja sama w bliskim otoczeniu mam osobę, która była bardzo pokiereszowana przez dom alkoholowy, w którym się wychowała. W swoim otoczeniu też pewnie mamy takie osoby, które są albo dorosłymi dziećmi alkoholików, które wychowały się w konkretnych domach. Nie, znaczy dla mnie nie. Znaczy mhm. naprawdę nie trzeba tego reklamować. Jak ktoś będzie chciał, i tak znajdzie, a tym bardziej, że robiły to osoby, które nie są biedne, to nie jest tak, że one stały i nie miały na chleb. Nie, nie, tak. nie. Po prostu brednia, po prostu przestańmy. A to, że nie przychodzą do sądu, no cóż, nie każdy jest w stanie spojrzeć prawdzie w oczy, to nie jest mój problem. Ja mam nadzieję, że im dowalą kary. Mhm. I mam nadzieję, że te kary będą duże. Mhm. Bo to nie jest tak, że oni są ponad prawem. Czy celebryci w ogóle w Polsce mają się za osoby ponad prawem, które mogą jeździć jak chcą, robić co chcą, no bo jesteśmy znane i tylko dlatego to nas spotkało, że teraz w mediach o nas piszą. No mhm. nie, po prostu jesteś potencjalnym mordercą albo morderczynią, która powinna mieć bardzo dużo szczęścia, że nikogo nie zabiła na drodze na przykład. Wiemy, no to... o kim teraz mówimy. No to może też w sumie tak warto powiedzieć, bo faktycznie jest to... To jest takie, że tworzy się takie osoby, które są przekonane o swojej turbo i bezkarności. Ja pani Karolino teraz tak może, przepraszam, że pani przerwę, ale powiem, że ja nie mam prawa jazdy. Ja też nie. Bo ja po prostu znam siebie, swój charakter, wiem, że ja bym stwarzał zagrożenie na drodze, więc po prostu nie zapisuję się i nie zapiszę się do końca życia. Ale niektórzy mają wypasione fury i jeżdżą, tak? Tak. I ja musiałem dopytać się trochę moich przyjaciół, którzy są kierowcami, o co chodziło z pasem awaryjnym, bo trochę nie wiedziałem jakby i dopiero w pewnym momencie dowiedziałem się, że prowadząca program Hotel Paradise Claudia Eldursi wjechała na ten pas i... Bo się śpieszyła na event. Tak, bo się śpieszyła. Nie wiozła dziecka do szpitala, nie miała rodzącej na tylnym siedzeniu, nie miała sprawy szybkiej do załatwienia. Event. Mhm. Rozumiesz? Event. I po prostu pas awaryjny chodzi o to, że jest przeznaczony dla tych pojazdów, które mają awarie. I kiedy się wjeżdża na ten pas, po prostu można wjechać w kogoś. Tak, a nie śpieszyć się na event. No to jest bardzo proste. No mhm. po prostu krowie na polu można to wytłumaczyć. Mhm. Była pani zbulwersowana, kiedy pani przeczytała o tym? Znaczy ja w ogóle jestem zbulwersowana, jak słyszę, jak celebryci mają się za lepszych od innych. Mhm. Bo w jakim sensie są lepsi od innych, że co, że ich twarz jest rozpoznawalna, a co za tym jest jakaś wartość dodana, przepraszam, jakieś talenty, jakieś umiejętności, jakieś coś dobrego dla świata, przepraszam. Mhm. Moim zdaniem nie ma nic. Niestety to jest cecha w ogóle tego, no celebrytą zostaje człowiek, który ma przede wszystkim rozdęte ego i który kocha być nieustannie podziwiany i oglądany, przede wszystkim oglądany. I to są ludzie, którzy to jest też naturalne, no jakby oni stają się, myślą, że są ponad prawem, myślą, że są prawie bogami, myślą, że są niezniszczalni na przykład. Mhm. Czasami mają więcej szczęścia niż rozumu, że robiąc różne głupie rzeczy, na przykład za kółkiem na drodze, na przykład nagrywając storki czy reklamy, prowadząc samochód, no to trzeba być kompletnym kretynem, przepraszam za wyrażenie. Ja się zastanawiam, dlaczego nikt im nie wlepi jakichś mandatów. Normalny Kowalski jakby jechał, to by go złapali, schaltowali, jeszcze by mu pewnie zabrali dowód osoby, prawo tak. jazdy. A jeden, drugi celebryta, już nie będę z litości podawała nazwisk, nagrywają storki, reklamy. W ogóle myślę sobie, Boże, człowieku, czy ty się z głową na dupę zamieniłeś? Po prostu o co chodzi? W ogóle dlaczego my w ogóle to puszczamy do czegoś takiego? Znaczy, bo to jest rzeczywiście, oni się mogą poczuć, bo im takie rzeczy uchodzą na sucho, oni mogą się poczuć nietykalnymi i mają wiele szczęścia, że nikogo nie zabili. Mhm. Bo tu nie chodzi o to, że oni sobie po prostu jeżdżą. Nie. Oni tak naprawdę powodują niebezpieczeństwo na drodze i mogą kogoś zabić. Mhm. Ja miałam 18 lat, mi kolegę zabił pijany kierowca na ulicy i dlatego jestem totalnym wrogiem tego typu zachowań. Mhm. Masz prawo jazdy, ale to nie znaczy, że jesteś Bogiem i to nie zwalnia cię z tego, żebyś używał mózgu. No, rozumiem, że niektórym celebrytom używanie mózgu przychodzi z trudem. Mhm. No, są różne problemy, tak. ale no naprawdę to nie są, oni są ponad prawem w Polsce i to wiem o jakich sytuacjach ja mówię, wiesz, alkohol za kierownicą, tak. przeróżne sytuacje. No tak, i tak, uchodzą tak. na sucho rzeczy, które normalny obywatel to idzie, nie mówię, że idzie w dyby, ale wiesz, od razu jest afera, sąd, komornik, nie wiadomo co. Czy ja mam tutaj mówić nazwiska, w jakich sytuacjach polscy celebryci zachowują się jak ostatnie, nie powiem co, a zwykły człowiek patrzy na to i sobie myśli, zaraz, moment, gdybym ja coś takiego odwalił, to by mnie po prostu natychmiast schaltowali. Tak.
A tutaj mamy znajomości, pieniądze, prawników, papuga zaraz za miliony przyjeżdża, załatwia, smaruje, robi różne cudawianki i okazuje się, że w ogóle niewinny, a w ogóle to jest tym bidulkiem, a w ogóle to są hejterzy. I myślę sobie, co? I wtedy mechanizm obronny na zasadzie wyłączam komentarze. I wszyscy są winni, tylko nie ja. Tak. Wszyscy są winni, a najbardziej hejterzy i media oczywiście. I oczywiście zdanie wyjęte z kontekstu, jak wiemy, prawda, bo to jest klucz. Ja to wiesz, ja w tym już nie siedzę, ale czasami to do mnie wpada, albo ludzie mi coś podsyłają. I bo, wiesz, naprawdę rozmawiałam ja tam z Tomkiem Kinem i mówiliśmy sobie, kurczę Wlade, my byśmy teraz nie mogli robić Magla, bo kiedyś dno było 40 pięter wyżej. Mhm. Znaczy to, co jest teraz, to jest po prostu jakaś groza i ci ludzie naprawdę tracą, nie mają żadnych hamulców, żadnych hamulców, nie ma nikogo, kto by ich powstrzymywał, no bo też świat polega na tym, że im więcej kontrowersji, kretyńskich zachowań, tym bardziej się to kręci i byle się po prostu kręciło. A refleksji nie ma w tym żadnej, więc... A ja bym chciał, żeby wrócił Magiel Towarzyski, bo właśnie... A ja bym nie chciała, ja bym, nie, to dla mnie, ja dostałam niedawno propozycję robienia czegoś na kanwie jakby... Nie, po prostu zdałam się potem, jak trzymałam telefon, po prostu miałam reakcję psychosomatyczną, powiedziałabym bardzo gwałtowną. Nie, po prostu, znaczy to środowisko... Ale też pani chwaliła tam jednak. Ale tego nikt nie pamięta, ja jestem przecież królową polskiego hejtu, więc błagam cię. Więc nie, znaczy ja mówiłam ludziom, że byli idiotami, że robili głupie rzeczy i absolutnie tego nie odwołuję i nie będę nikogo przepraszać, od razu uprzedzam twoje pytanie. Nie mam najmniejszej ochoty, ponieważ uważam, że my w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj, byliśmy i tak delikatni. Bo na przykład niedawno sobie właśnie z Tomkiem gadaliśmy na temat tego, widziałaś pani z nim, widziałem, tak. Wiesz, bo my się kumplujemy, on jest moim bratem, ja jestem jego siostrą, jakby mamy tego typu relacje, ale wiesz, rozmawialiśmy na temat tego, co ludzie publiczni zrobili ze swoją prywatnością. Zrobili z tego dom publiczny za pieniądze. Pokazuje się porody w internecie, tak. Znaczy wiesz, myśmy robiąc ten program głównie pokazywali, słuchajcie, ale wy nie gadajcie takich bredni do gazety, nie róbcie tego, bo to wszystko się obróci przeciwko wam. No i to się obracało przeciwko nam, ale to my byliśmy hejterami, a nie było żadnej refleksji w tym kompletnie. Teraz, kiedy ja na przykład oglądam relacje z porodu, kiedy ja oglądam USG do pochwowy, to sobie myślę, super, znaczy fajnie, no czekam jeszcze na jakieś ostre rozwolnienie na przykład, nie wiem, paf na ścianie może, nie. No dobra, już idziemy w fizjologię, to idźmy po prostu na maksa, ale myślę, że to jest chwila. Myślę, że to jest chwila i ktoś coś zrobi. No, mamy męczenie zwierząt, ostatnio ośmiornicę dla lajków. Tak, widziałem. Podesłano mi to, ja to zobaczyłam. Czy wypowiedź golców na przykład, nie? Nie, to już w ogóle zapomnieli, ale wszyscy są inni wolni, winni. To nie my jesteśmy, w ogóle wszystko zostało zmanipulowane i w ogóle nie było tak, to nie był wtorek, tylko środa, a w ogóle jestem Józio. W ogóle patrzysz na to i myślisz sobie, z kogo ty człowieku robisz debila? Tak. Jesteś po prostu debilem, przyznaj to, jestem debilem, no chociaż tyle, jakaś refleksja, cokolwiek, nie ma tego. Ja bym tego nie mogła teraz robić, bo to jest po prostu już takie szambo, to jest takie gówno, że po prostu ja chcę być jak najdalej. Ja, czasami mi coś tak, jak mówię, wpada, bo wiesz, ostatnio byłam, czekałam w poczekalni u lekarza, wszyscy na pudelku siedzieli. Tak, cztery piętra wyżej. Błagam cię, proszę cię, no wiesz, to jest, ja się zawsze, nie no, nikt tego nie czyta. Ja mówię, dobra, to kto robi tę oglądalność? Krasnoludki. Tak. Nie no, proszę cię, każdy to. Więc ja sobie tam przeleciałam, a że jakoś dawno nie byłam na bieżąco, to miałam takie, o Jezu. Obok mnie siedziała dziewczyna taka młoda i o Jezu. I zawsze się tak jezusowały po prostu tam, bo było grubo. Ale wiesz, i wiadomo, że ploteczki są i ludzie plotkują, bo to jest w ogóle też generalnie ważne społecznie plotkowanie, jak się okazuje. Ale to, co ci ludzie wyczyniają, bo to, żeby inni od nich plotkowali, robią to moim zdaniem w dużej mierze cynicznie, świadomie. Bo to już teraz nie mogą powiedzieć tego, że nie, że paparazzi mi zrobił zdjęcie, że ktoś coś wyjęto z kontekstu, bo nie, oni sami sobie robią zdjęcia, sami robią sobie relacje, sami piszą kretyńskie posty u siebie w mediach społecznościowych, a po co to robią? Dla fanów oczywiście. Oni po prostu marzą, żebyście o nich napisali, tak. Bo to jest ich tlen, to jest ich kroplówka. Znaczy po prostu no, kiedyś ekshibicjoniści biegali po parku, rozkładali płaszcze i wiadomo, lądowali w psychiatryku. Tak. Teraz ekshibicjoniści siedzą na Instagramie i są gwiazdami showbizu. No, to jest to podobny poziom ekshibicjonizmu. My się możemy oczywiście śmiać, ale to jest choroba. Znaczy to są gdzieś chorzy, moim zdaniem, nie tyle, kiedyś rozmawiałam z tym słynnym psychoterapeutą Robertem Rutkowskim i on mi powiedział, pokazałam mu parę rzeczy i on mówi,
To nie jest krzyk o uwagę, to jest wrzask. Mhm. Ja to do dziś pamiętam. Oni wrzeszczą o uwagę cały czas i my w tym wrzasku gdzieś cały czas jesteśmy. Co jest okropne, że media to puszczają dalej i że media dają się na to złapać, że reklamodawcy się dają na to złapać, a za tym nie ma nic. No, po prostu idiokracja. Mhm. A dużo jest osób w polskim showbiznesie, które powiedzmy za to, jaka była narracja w programie Magiel Towarzyski, gdyby pani ich spotkała na jakimkolwiek evencie, tak zwanym evencie showbiznesowym, nie podałyby pani ręki? Nie wiem, nie interesuje mnie to. Mhm. Ale ja nie poszłam do showbiznesu przyjaciół szukać. Tak. Więc to niektórych bardzo dziwiło. Nie, nie, nie. Ja po prostu robiłam swój program, a w ogóle mnie to nie interesuje. Nie, nie. Ale w tym wszystkim w ogóle powiem pani, że też kiedy pierwszym moim gościem tego roku była tutaj, promując swój nowy program, Joanna Krupa, i kiedy zapytałem ją o taki wątek początków Top Model, pani była jedyną osobą, którą ona akurat wspomina dobrze z tego. No ja wiem, bo to są zakulisowe informacje, ale no, ja nie pozwalałam się Zaśki śmiać z jej polskiego. Bo to ona stała się tam takim obiektem takich niewybrednych trochę żartów. Fajne, że prawie 15 lat później ona to wszystko pamięta. I to jest bardzo miłe, ja to czytałam i to było mi bardzo miło, że ona to pamięta, bo myślę, że ja potem jeszcze Michał Piruk, bo on też tak, byliśmy takim teamem, który Aśkę wspierał, bo ona była no naprawdę w takiej sytuacji bardzo niefajnej. I uważam, że po prostu śmiać się z kogoś, że ktoś mówi w taki, a nie inny sposób, to się potem stało jej z cechą rozpoznaną, charakterystyczną. Ale no, ten pierwszy sezon był dla niej bardzo trudny, no bo to się tak komuś wydaje, no, to ludzie urodzeni w Polsce nie mogliby poprowadzić takiego programu, bo by się zakałapućkali po jednym zdaniu, a tej dziewczyna, która mieszkała tyle lat za granicą, w dużym stresie, ja to pamiętam i było mi jej bardzo żal, bo ona czuła się bardzo samotna w tym wszystkim, zagubiona trochę, a fajnie, że ona to pamięta, bardzo mi się miło zrobiło, bo ja Aśkę bardzo lubię. Ona jest bardzo dobrym człowiekiem, prawda? To jest bardzo dobra, bardzo uczciwa, bardzo fajna dziewczyna, bardzo szczera dziewczyna. Taka bardzo zabawna i myśmy się zawsze strasznie wygłupiały za tym stołem jurorskim i to było właśnie z Aśką, myśmy sobie tam, no nie mogę tego powiedzieć, ale no generalnie było fajnie. A dzisiaj, kiedy leci na TVN-ie Top Model? Ja nie oglądam telewizji. Okay. Od 6 lat nie oglądam telewizji regularnej, po prostu mi się nie chce. Stwierdziłam, że nic mnie tam specjalnie nie interesuje. Czasami, jak są rozgrywki sportowe, nie wiem, tam będzie olimpiada, no to pewnie lekkoatletów, jak zwykle, czy tenis. Natomiast praktycznie nie. Kanały informacyjne czasami, ja siedzę w internecie, siedzę w streamingu, oglądam bardzo dużo YouTube'a. A gdybym się zapytał, jaki był chociaż jeden program, kiedy pani pisze tutaj, że zaproponowano pani pracę jurorki? Co to był za program, chociaż jeden? Nie mogę powiedzieć, bo ja podpisałam NDA. Ale proponowano mi, tak. I to jest jakby ja po prostu. Ale po to model miała pani już potem takie przeświadczenie, że nie chce być jurorką już nigdzie? Znaczy ja w ogóle zdecydowanie po Top Model stwierdziłam, że mainstream jest nie dla mnie. Bo jednak mainstream, sam dobrze wiesz, obserwujesz, to jesteś dziennikarzem. No tam temperatura jest wrzenia. I tam trzeba mieć bardzo dużą odporność, psychiczną przede wszystkim. Myślę, że to był pierwszy moment, kiedy ja się zaczęłam orientować, że ja nie mam tej odporności. I że ja jestem skonstruowana w taki sposób, że udawanie przychodzi mi bardzo trudno. I że ja potem płacę za to bardzo dużą cenę, aczkolwiek na pewno się bardzo dużo nauczyłam. Znaczy zawodowo to był dla mnie, warsztatowo to był dla mnie ogromny skok. Naprawdę niesamowity, wszystkim to polecam. Jeszcze mi zapłacili. Natomiast jakby mainstream, ta ambicja, która tam jest, to napięcie, które tam jest, jest dla mnie nie do zniesienia. Znaczy to jest coś, co jest gdzieś mi obce i ja wolę swoją niszę. Ja z radością wróciłam z podkulonym ogonem do swojej niszy i tam się czuję dobrze. Czyli na przykład gdyby teraz hipotetycznie, a ma pani telewizor? Mam telewizor, bo oglądam filmy. Aha, okej, czyli nie ma pani podłączonej telewizji po prostu. Mam podłączony TVN24, znaczy mam, bo niestety okazuje się, że musiałam kupić cały pakiet, ale w ogóle tego nie oglądam. No. Okej. Czyli na przykład gdyby teraz pani włączyła rano jakąkolwiek śniadaniówkę, jak myśli pani, ile pani minut by wytrzymała? Ale nawet niedawno mi się udało włączyć, ponieważ okazało się, że musiałam sobie dostosować wszystkie sprzęty i w ogóle podłączyć kabelki. I trafiłam, już nie powiem w jakiej telewizji, znaczy powiem tak, ja rozumiem, że takie programy mają sens. I ja rozumiem, że takie programy mają swoją widownię i absolutnie nie chcę tutaj, żeby ktoś mnie mówił, że nie wiem, coś hejtuje. Natomiast no, to jest dla mnie rozciągnięty w czasie blok reklamowy, pomiędzy którym są jakieś tam gadki.
Natomiast też wiemy, że to jest blok reklamowy o dość dużej sile rażenia, dlatego każda telewizja chce mieć swoją telewizję śniadaniową, ponieważ to są czasami, myślę, jedyne programy w danym dniu, które przynoszą jakieś zyski i są obłożone reklamami na maksa, no bo ludzie, wiadomo, że tam siedzi jakaś tam publiczność. Więc to jest też trudna praca, nie ukrywam. Znaczy ja bym sobie siebie nie wyobrażała, żebym miała prowadzić poranek i najpierw rozmawiać, nie wiem, z kobietą, której umarł mąż, potem robić jajecznicę, potem a tutaj mamy jogę, a tu mamy sweterki, a w ogóle te pomidorki z mozzarellą, a w ogóle to mamy dzisiaj 15 stopni. Ojej, naprawdę pani syn chciał popełnić co. Bardzo mi przykro. A teraz przechodzimy do działu sportowego. Znaczy, to trzeba mieć umiejętność, której ja bym nie miała. Ja bym umarła tam albo ze śmiechu, albo z żalu, albo nie wiem co. Doceniam ludzi, którzy to robią, ja tego nie umiem. Po prostu. I naprawdę tam trzeba naprawdę mieć pewnego rodzaju też odporność psychiczną. Tak. Ja jestem zbyt sarkastyczna i ironiczna, ja bym się nie umiała zachować, pewnie bym zrobiła jakąś minę i w ogóle byłby jakiś skandal, więc nie. Ale to nie jest w ogóle dla mnie. Znaczy, ja czasami włączam TVN24 rano, albo Polsat News, albo TVP Info, po prostu newsy są tam takie polityczno-ekonomiczno-społeczne. Tak. I to jest wszystko. Natomiast no, śniadaniówki takie, jakie są, to nie za bardzo, bo tak jak mówię, dla mnie jest to rozciągnięty blok reklamowy, który dla mnie nie wnosi nic. A hard reset w pytaniu na śniadanie był dla pani szokiem? Hard reset? Hard reset, czyli że wymieniono wszystkich prowadzących. A to! Znaczy wiesz co, powiem tak. Ja się dziwię, że ktoś się dziwi, jak pracuje w telewizji publicznej, że przychodzi nowa ekipa i mówi, drzwi są tam. Przecież zawsze wiadomo, że telewizja publiczna jest pod butem kolejnej partii, która rządzi. Tak? Bo ona jest taka publiczna, jak ja jestem baletnica. Więc ja się dziwię, że ktoś się dziwi. Forma tego była nie najlepsza, z tego co się zdążyłam dowiedzieć, ale też trochę nie za bardzo to rozkminiałam. Zakulisowo, no tak? Rozumiem. Znaczy, że to nie było tak fajnie zrobione. Mhm. Znaczy, ja myślę, że można było to zrobić znacznie lepiej, kulturalniej. Na takiej zasadzie, no słuchajcie, jest taka sytuacja. Tak. I zrobić to milej, może nie mailem. Bo to jednak myślę, że to jest tak jakby z tobą chłopak zerwał SMS-em. No. Mm-hmm. Słynna scena z Seksu w Wielkim Mieście, zerwał z nią za pomocą żółtej karteczki. No tak. To jest mniej więcej coś takiego i to jest słabe. Jak się z kimś zrywa, to już myślę, że można chociaż kwiaty, buzia, rąsia, goździk, jest miło. Tak? Natomiast no, ja się dziwię, że ktoś się dziwi. Znaczy, jeżeli ci ludzie tam myślą, że oni tam myśleli, że oni tam będą na zawsze, no to ja gratuluję dobrego samopoczucia, znaczy było wiadomo, że każda bajka się kiedyś kończy. Poza tym ja jestem osobą, która na szczęście, na starcie swojego życia zawodowego miałam szczęście wyrastać w Radiu Kolor, które zakładał między innymi Wojciech Mann, który mi powiedział, jak przyszłam do niego z pytaniem, czy mogę pracować w programie Filmidło, które wtedy ruszało w TVP1, do którego mnie zaproszono, to on mi powiedział, słuchaj drogie dziecko, pamiętaj, dziennikarz nigdy nie może mieć jednej pracy. Mhm. Dziennikarz musi pracować w kilku miejscach, ponieważ ten zawód polega na tym, że czasami cię wyrzucają, albo na przykład obcinają ci stawkę i trzeba żyć, tak? Musisz mieć różne miejsca do zarobkowania. Tam zdaje się były takie sytuacje, że niektórzy byli tylko tam, więc trochę im się gorzej pewnie wiedzie. Poza tym też uważam jedną rzecz, jako osoba, która robiła 5 lat poranki w Antyradiu i to były hitowe poranki. To jest jednak coś, co cię w jakimś sensie ogranicza, bo ta forma tego poranku, tego budzenia ludzi, bycia miłym, bez względu na to, czy masz hekatombę, wszystko się wali, czy wszystko jest piękniej, czy cię żołądek boli, czy głowa, czy ręka, czy pięta, to jest umiejętność, która jest to jest trudne. To jest bardzo trudne, to jest bardzo wyczerpujące i to cię zamyka moim zdaniem w takim pewnym schemacie, który jest fajny na rozkręcenie się moim zdaniem, żeby nabrać umiejętności zawodowych. Bo jak zrobiłeś poranek w radiu czy w telewizji, to potem poprowadzisz każdą imprezę, od festiwalu po stypę i zrobisz to po prostu na mrugnięcie. Nie, bo to naprawdę, to ci daje pewne umiejętności, których żaden inny program ci nie da, ale to jest męczące, to jest potwornie stresujące, to jest wyniszczające, wiem coś o tym, ale też myślę, że zamyka cię w pewnym bardzo takim zniewalającym trochę schemacie. Polsatowi jest potrzebna śniadaniówka według pani? Nie wiem, nie oglądam Polsatu. Okej. Okay. A wpadały pani rolki, na przykład jeśli chodzi o Polsat, to Taniec z Gwiazdami, zeszłą edycję? Panią Dagmarę mi wpadł. Rozumiem, że niestety. No wiesz co, no ja zrobiłam cały jeden odcinek podcastu o tym, że podałam nazwiska tych, którzy są za to odpowiedzialni, bo ja po prostu sprawdziłam, kto kiedy tej pani dał pracę w telewizji. Do dzisiaj, kiedy ten temat teraz wszedł na tapet, tak trochę czuje pani podwyższenie temperatury, jeśli chodzi o swoje emocje, że to miało miejsce w tym roku? A czy chodzi ci o to, że telewizje lansują złodziei? Tak.
Ale ja przecież słynna moja wypowiedź dla chyba przeambitnych sprzed chyba 7 lat. No debile, kretynie, dzieje, no proszę cię, no znaczy wtedy już to było wiadomo, ja wiem, o kim ja mówiłam, nie powiem tego, ale no jakby i to będzie szło w tę stronę. Znaczy moim jednym z ulubionych filmów w dzisiejszych czasach jest film Idiokracja, który opowiada o tym, jak kończą media, też między innymi, o tym, do czego to idzie, znaczy zobacz, w jakim kierunku oni idą, no oni walczą o widza, widz telewizji umiera. Czy znasz kogoś ze swoich kolegów, którzy regularnie włączają telewizję? Czy znasz kogoś z pokolenia Z, który poza jednostkowymi sytuacjami w ogóle ma pojęcie, że jest telewizja, ramówka, coś? No dobra, no nie. No nie. Telewizja umiera, bo i odbiorca umiera. Znaczy, to... Ale Taniec z gwiazdami akurat ogląda się w telewizji. Tak, bo to ogląda się, no bo trudno oglądać to na małym ekraniku. Są pewne rzeczy, programy rozrywkowe, do których się bierze ludzi, żeby na przykład teraz się będzie brało, Boże, jedną z tych, Żugajkę, tak? Tak. Żugajka będzie, no. Nawet ja wiem, kim jest Julia Żugaj. Natomiast wiesz, jakby tam ratują się tym, tak? Będą brali tych celebrytów z internetu, bo oni już wyczuli, że próbują ściągnąć widzów do siebie. Nie, oni ściągną tylko na ten program. I dopóki ta osoba będzie, będą oglądać, a potem pokażą faka, jak to publiczność internetowa i powiedzą, było ustawione. Także nie, znaczy, czy ty mnie pytasz, czy ja jestem zdziwiona, że telewizje lansują takich, a nie innych ludzi? Byłam zdziwiona na początku. Czyli dokładnie, konkretnie jak dawno temu? Parę dobrych lat temu jeszcze w TVN-ie, kiedy zaczęły się pewne plotki na temat różnych osób i to jakby kuluarowo. I ja tak mówię, ale jak to? No tak to. I wiesz, oczywiście możesz przymknąć na to oko raz, drugi, trzeci, ale po prostu widzisz, co się dzieje. Znaczy, no, tak zwane miasto wchodzi do telewizji, dostaje legitymizację swoich działań w telewizji. Ludzie z wyrokami, ludzie z dziwną przeszłością. Ja nie mówię, żeby ich od razu banować, natomiast no, jeżeli z kogoś się robi gwiazdę, a ten ktoś ma za sobą wyrok w sprawie karnej na przykład, to ja mam, delikatnie mówiąc, wątpliwości. Bo jednak myślę, że media mają ogromną siłę sprawczą i ogromną siłę rażenia i mają siłę kreowania pewnych autorytetów nawet. Bo tak? Teraz to jest w ogóle połączone z socialem. I nawet jeśli telewizja, jakaś pani w mniejszej miejscowości ogląda program typu Taniec z gwiazdami ze swoją 12-letnią córką i córka po pół godziny sobie odejdzie, no to wejdzie na telefon i tam jej rolka na Instagramie wpadnie. Ja no tak widzisz. Na to patrzę. Aha, no to wiesz, no ale to, no oczywiście rozumiem, że telewizja walczy o życie i że musi mieć pieniądze i że trzeba te wielkie kampanie, ekipy, czy te wielkie ekipy opłacić. Ja to rozumiem, tak? Tak. Okej. Okay. Lepiej zarabiać niż kraść. Pewnie. Ja to zawsze mówię. Natomiast pytanie, no jakimi klockami grasz? Mi się wydaje, że to jest pójście o krok za daleko. Tego nie powinno być. Że naprawdę są inne miejsca, gdzie ci ludzie mogą zaistnieć, na przykład we Freak Fightach i z tego co wiem, tam się czują świetnie. Bo tam są po prostu różne historie, też mi opowiadano. Chociaż wymierają chyba już te Freak Fighty w mojej ocenie, wiesz, tak jak patrzę. Ja nie obejrzałam nigdy żadnego, tylko raz jak był Fabiański, obejrzałam jego konferencję prasową, żeby się zakopać pod kołdrę i stwierdził, że Matko Święta. A wiem, że mimo wszystko pani akurat Sebastian lubi i ma do niego sympatię. Znaczy ja go lubię, natomiast nie rozumiem jego wyborów życiowych. On o tym wie, bo ja mu o tym powiedziałam. To jest tyle i tu mogę postawić kropkę. Ale natomiast... to wydaje mi się, że on chyba 3 dni temu wpadł mi post Sebastiana, który powiedział, kończę z głupotami, teraz już filmy Oby. I muza. Filmy i muza. No on ma talent, więc jakby rozumiem, że to, co on zrobił w tych Freak Fightach, to było... Był to rodzaj performensu, tylko że to nie do tej publiczności takie performensy. Znaczy... No nie, znaczy to nie wstrzelił się w target, że tak powiem. No. Ale wracając do tych Freak Fightów, to tam są takie osoby, prawda? Dziwne, szemrane, przeróżne, tak? Nie tylko takie, ale jest ich dużo. I to jest miejsce, gdzie oni się odnajdują. Niekoniecznie muszą iść do telewizji. No ale wiesz, nie wiem, czy mam nadzieję, że to coś nauczyło telewizję, ale to jest kolejny też przykład z katalogu pod tytułem no tam nikt niczego nie sprawdza. Nikt niczego nie weryfikuje. Żyjemy w czasach, gdzie można sobie wymyśleć swój życiorys od początku do końca. Były takie historie. Były takie historie. I nikt nic nie zweryfikował. I też pani pisze o nich w książce. I też o tym pisze, o ludziach, którzy kłamią, tak? Chorobliwe kłamstwo jest po prostu chorobą, to się nazywa mitomania. Tak. I to się po prostu leczy, natomiast no, jakaś część... Tego wątku już nie będziemy omawiać, bo to już wszystko zostało powiedziane. To zostało to napisane, więc ja nie chcę się w to wciągać, natomiast potworne jest to, tak zwane... W książce znajdą czytelnicy. Znajdą,
znajdą. Rozdział o tym, tak. Tak, jest cały rozdział o kłamcach. Mhm. Jest cały rozdział o kłamcach, bo kłamstwo jest jakąś częścią show biznesu. Mhm. Natomiast pytanie, jak bardzo można kłamać i po prostu jak można być bezczelnym w tym. Nawet teraz, bo sobie to bardzo śmieszne, że akurat teraz doszliśmy do tego wątku, bo sobie nawet zapisałem tutaj ten cytat. Mhm. Żyjemy w świecie, w którym ludzie wymyślają swoje życiorysy. Tak. Kreują siebie od nowa, będąc spragnionymi zainteresowania i miłości. Mitomania i obsesja sławy to już nie choroby, ale metody, by funkcjonować i budować kariery. No zobacz, kto zostaje gwiazdą na świecie. To nie jest mm-hmm. tylko polska specyfika. Mm-hmm. Zobacz, kto trafia na okładki, zobacz, kto generuje zainteresowanie. To jest zainteresowanie oczywiście bardzo krótkie, bo na skandalu nie zajedziesz długo i raczej nie ma wielkich karier budowanych na skandalu, natomiast jest jakieś tam zainteresowanie. Tak? Mm-hmm. Pani Karolino, i tak zbliżając się do końca, bardzo fajnie teraz o tych krótkotrwałych karierach tak doszliśmy do tego, więc bardzo proste pytanie. Tak. Kto w Pani oczach jest gwiazdą w Polsce? Wbrew pozorom bardzo dużo osób. Oczywiście ja nie patrzę za bardzo na internet. A Pani reaguje w ogóle na słowo gwiazda? Ja reaguję dobrze. Mhm. Ja reaguję dobrze, bo to słowo mi się dobrze kojarzy. Mhm. No gwiazda, no ktoś, kto po prostu lśni. No. Ale mnie na przykład bawi, kiedy chodzę na eventy, chociaż mimo, że teraz już bardzo rzadko chodzę z mikrofonem, bo robiłem to 5 lat w tabloidzie, zanim przyszedłem tutaj do tego. Ktoś się nachodził. Nachodziłem się i na przykład bawiło mnie, kiedy dostawałem na jakiś pokaz firmy obuwniczej na przykład lista gwiazd, 40 osób, prawda? Tak, no tak. To wtedy tutaj użycie słowa gwiazd mnie trochę bawiło tak, akurat. Znaczy, tak, ja nie powiem nazwisk, ale powiem Ci na pewno tak, że gwiazda to jest ktoś, kto ma... Użyję tego określenia, choć go nie lubię, ale ono tutaj będzie w pozytywnym znaczeniu tego słowa użyte. Ma bardzo długi termin przydatności do spożycia. Okej. To jest ktoś, kto wychowuje sobie kolejne pokolenia, które za nim idą. Bo nie jest wielkim dzisiaj sukcesem zdobyć 1 000 000 followersów w tydzień. Wiesz, że są takie historie. Można sobie kupić. Możesz sobie kupić. Pytanie, czy za rok, za miesiąc będą o tobie pamiętać, za rok będą o tobie pamiętać, ba, za 10 lat. Mm-hmm. Przytrzymaj tych ludzi przy sobie, zainteresuj ich czymś u siebie, z czymś, co wynika z ciebie, z twojego talentu, a nie tylko chęci pokazywania na prawo i lewo i epatowania swoim na przykład USG domacicznym. Tak? Znaczy, to jest oczywiście przykład, natomiast wiesz, są gwiazdy i teraz możesz sobie w głowie pomyśleć, o kim ja mogę mówić, które mają publiczność zbudowaną przez co najmniej 1, 2, 3, 4 dekady. I ci ludzie za nimi idą, to jest gwiazda. Cezary Pazura. A no zdecydowanie, no błagam cię, przecież to jest jedna z większych gwiazd polskiego kina. Agata Kulesza. Zdecydowanie tak, bo tu masz połączenie pracowitości, talentu, charyzmy, wszystkiego. Mhm. Teraz na muzykę, ciekawe, na przykład... Justyna Steczkowska. A to wybitna gwiazda. Gdyby Justyna urodziła się w Stanach, byłaby gwiazdą na Broadwayu i śpiewałaby główne role w największych musicalach. Mocne słowa. Nie urodziła się niestety w Stanach Zjednoczonych, urodziła się w Polsce, ale i tak robi bardzo dużo. Ja ją podziwiam za to, że ona cały czas walczy. Z jej absolutnie gigantycznym, kosmicznym talentem. To jest talent na skalę światową. Zdecydowanie tak. Bogusław Linda. O, błagam cię. Zrobiłam posta z okazji jego urodzin. Ty widziałeś te wyznania miłości, które były po prostu wszyscy, kobiety, mężczyźni, w ogóle, nieważne. Ja wiesz, po prostu, no to jest Boguś. Mm-hmm. To jest nasz pierwszy amerykański gwiazdor po 89 roku. Ja pamiętam tą Gdynię, gdzie oni przyjechali z Pasikowskim. I wiesz, no błagam cię, po prostu to było absolutne szaleństwo. Mm-hmm. I to jest do dziś totalnie zdystansowany facet, który ma zdrowe podejście do swojego zawodu. Nie no, błagam cię, gigant. To teraz kolejne nazwisko. Panią bym poprosił. Janusz Gajos. Absolutnie. Zdecydowanie. No wiesz, możemy rzucać Marcin Dorociński. Mm-hmm. To już jest po prostu gigant. Zdecydowanie. Nasz reprezentant na arenie międzynarodowej. Mateusz Damiński. Jest tego sporo. Znaczy, myśmy się moim zdaniem dorobili całkiem niezłej grupy ludzi, którzy są lubiani, którzy są śledzeni przez swoich fanów. Nie dlatego, że pokazują nową pupę. A nawet jeśli im się zdarzy, to się nic z tym, ale głównie chodzi o to, że są utalentowani, tak. Że my wiemy, że za tym stoi jakiś talent, jakaś umiejętność, jakaś charyzma, jakaś pracowitość, ambicja, ta niesamowita, kosmiczna kompilacja różnych cech, która tworzy właśnie gwiazdę. Bo wiesz, zrobić jakiś tam skandal i mieć tam 1 000 000 wyświetleń w jeden dzień, to naprawdę nie jest wielkie halo. My moglibyśmy we dwójkę teraz coś tutaj skręcić, ale to nie o to chodzi. Mhm. Gwiazdę się poznaje po tym, kiedy po roku ktoś o niej pamięta, po 5, po 10, po 15 lat.
latach. Krzysiek Zaleski, gwiazda młodego pokolenia. Nowa płyta we wrześniu. Podsiadło, Sanach. Tak. No powiem ci, to są ludzie, tak o Hemingway, oni wyprzedają stadiony. To proszę, przepraszam, masz pytania, sprzedają płyty w kraju, gdzie się nie kupuje już płyt, to oni sprzedają jednak płyty i są w stanie wyprzedać stadiony w całej Polsce. No to, czyli mają ludzi, którzy chcą za nimi iść, którzy są ich ciekawi. Nie tylko na zasadzie, a ciekawe co pokaże, cycki czy dupę, nie. Tak. Tylko co on do mnie powie. Mhm. Rozmawiałam z dziewczyną dzisiaj, która była na koncercie Taco Hemingwaya na Stadionie Narodowym i mówiłyśmy o tym filmiku Snuj się, który on tam gościł. I ona mówi, słuchaj, po prostu była cisza jak makiem zasiał. Na całym Stadionie Narodowym wszyscy to oglądali. To jest gwiazda. To jest Marina Abramowicz na Glastonbury, która na 7 minut ucisza tłum. I ona jest w stanie to zrobić, bo ona ma tę władzę. Ludzie są ciekawi, co będzie dalej, po co ona to robi. Potrafi ich zainteresować, daje im coś może, czego im nikt inny do tej pory nie dał. Może te 7 minut spokoju było, coś, było tym czymś, czego oni potrzebowali. To są gwiazdy. A te różne planktony, które tam sobie latają, te pokarmy dla wielkich rybek, no muszą być, jak w życiu, no błagam się. Na chwilę obecną, och, jestem ciekawy, co pani powie teraz bardzo, bo to jest może być kontrowersyjne. Jestem naprawdę bardzo ciekawy. Edyta Górniak w pani oczach? Stracony talent. Na własne życzenie, nie wiem, co tam się stało. To jest głos magiczny. Ja raz ją widziałam, słyszałam na żywo parę dobrych lat temu i to była jakaś petarda w gardle. Ja nie wiem, w jaką stronę to teraz poszło. Nie chcę dywagować. Szkoda, znaczy, to, bo to był, przecież pamiętam, jak ona się pojawiła, no to wszystkim po prostu szczęki opadały do ziemi i to było jakieś magiczne właśnie połączenie talentu, urody, wszystkiego. Nie wiem, co tam się stało. Nie wiem, co tam się stało. Był taki moment, że ona była pod opieką Majki Sableskiej, która wydawało się, że ją bardzo dobrze prowadzi. I rzeczywiście miała na nią jakiś magiczny sposób, żeby ogarnąć ją, żeby było naprawdę super. Nie wiem, co się stało. Znaczy, to musiałaby ona tutaj siedzieć i o tym opowiedzieć, jakby chciała. Natomiast też jej specjalnie nie śledzę. Natomiast muzycznie nie wiem, czy tam się coś u niej w ogóle dzieje. Poza tym, że. No, płyty chyba nie było. Ostrzegała przed Halloween. No, i to jakby takie rzeczy do mnie docierają, więc to też pokazuje, jak ona dociera do ludzi, którzy nie są w jej grupie psychofanów, którzy za nią wszędzie chodzą. Nie wiem, ale to jest wielki talent. Niewątpliwie jest to wielki talent. I tak na koniec, pani Karolino, poszliśmy sobie trochę w stronę show biznesu, ale robiąc klamrę do tego, tak naprawdę powiem, że tutaj pojawia się dużo nazwisk tak naprawdę osób znanych i lubianych w tej książce, ale to nie jest książka o show biznesie przede wszystkim. Nie, bo ja już jestem, ja wyszłam z tego, ja już nie wracam do tego. Jest dużo referencji tak naprawdę odnośnie ikon popkultury, jest dużo tytułów filmów, seriali. No to dobrze, to na sam koniec ja zawsze lubię powiedzieć moim widzom, co ja sądzę o danej rzeczy. I dobra, przyznam się, zostały mi 3 rozdziały jeszcze, ale skończę je dzisiaj, mam nadzieję, jak wrócę do domu, dlatego jeszcze raz myślę, że warto powtórzyć, że premiera tej książki i zdaje się, że wy już widzicie ten wywiad, kiedy książkę można kupić. Jest 17 lipca, Pierwsza młodość, Karolina Korwin-Piotrowska. Ja zapraszam do słuchania moich podcastów też, bo to dla mnie jest, nie byłoby tej książki, gdyby nie moje podcasty. Gdyby nie kuzynka. I gdyby nie to, że to, co opisuję w pierwszym rozdziale. Na sam koniec jeszcze osobna refleksja. Pani Karolino, patrzę na panią całe życie, wiedząc, że dzisiaj pani do mnie przychodzi, muszę przyznać, że trochę bałem się i nogi mi się ugięły. Dlaczego ty się bałeś? Nie wiem. A, widzisz, no. Że może zje mnie pani. A czy ja wyglądam na jakiegoś kanibala? A proszę. Tak naprawdę przeprowadziliśmy, wydaje mi się, bardzo ciekawą, interesującą super i przede wszystkim merytoryczną rozmowę. Było merytorycznie, ja to bardzo doceniam. Super, także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja ci dziękuję. I widzimy się na premierze. Widzimy się na premierze, oj, to będzie bardzo fajna premiera. I to jest piękna puenta. Będzie dzięki smaczna. Wielkie. Dziękuję bardzo.